po tygodniu przerwy wracamy do Państwa z pucharem Must MX5 w Assetto Corsie. Tym razem przypłynęliśmy prosto do starego kontynentu, do bliższych nam stron, do Barcelony, słonecznej stolicy Katalonii, i to tutaj na ulicznym torze wykonanym tak naprawdę przez hiszpańskie ulice, przez tą fantastyczną lokalizację będziemy się ścigać. 18 zakrętów, 5,2 km i klasycznie dwa wyścigi, pierwszy główny, a potem drugi sprinterski, który odwraca tak naprawdę pierwszą dziesiątkę. Skomentujemy dla Państwa dzisiejszą transmisję ja, czyli Szymon Puchyrski, oraz mój kompan Mateusz Zieliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Szymonie, naprawdę nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że możemy tutaj wrócić i ponownie skomentować we dwóch transmisję. Oj, zdecydowanie nie mogłem się doczekać, kiedy wrócę, i powiem tak, no urlop na Bahamach był naprawdę fantastyczny, ale to jednak emocje związane ze ściganiem są czymś, czym cieszą mnie najbardziej, i rozpoczynamy klasycznie kwalifikacjami. I czy te kwalifikacje po raz kolejny zostaną zdominowane przez Mad Dogs Pact? No wydaje się, że tak może się wydarzyć. Co prawda Max Prus w prebarażach rzucił wyzwanie kierowcom czarno-żółtych samochodów, ale Fryzowicz jednak w ostatnie godziny tych mierzonych kółek w prekwalifikacjach, które determinują, tak naprawdę, które ustalają 28, która jest w stanie przystąpić do dzisiejszego wyścigu, to koniec końców Fryzowicz i tak wykręcił lepsze kółko niż Max Prus, no i zakwalifikował się z miejsca pierwszego do dzisiejszego wyścigu. No, Dawid Fryzowicz oczywiście jest znany ze swojego tempa, nie tylko wyścigowego, ale też kwalifikacyjnego. Trzeba podkreślić to, że on już w tym momencie, Szymonie, kończy okrążenie, w którym był o pół sekundy szybszy niż Kacper Smirnoff w pierwszym sektorze i o 0,2 odskakiwał od niego w sektorze numer 2. Finalnie odjechał mu na prawie sekundę różnicy, więc jest to naprawdę kolejny raz pokaz dominacji Dawida Fryzowicza nad resztą stawki, chociaż ostatnio wyścig na Watkins Glen, jak już tak wspominałeś o emocjach, był jednym z cięższych dla Dawida Fryzowicza, ale i też dla reszty kierowców, bo nie wiem, czy Państwo, którzy dzisiaj są zebrani tutaj razem z nami, pamiętają, ale ogromna ilość neutralizacji przyniosła nie tyle co może i emocji, ale i też frustracji dla zawodników, dlatego też została wprowadzona konieczna nowość, konieczna zasada dla tej serii i możesz mi tutaj, Szymonie, poprawić, ale jeśli się nie mylę, no to został wprowadzony ogranicznik tej ilości neutralizacji na wyścig w postaci jednej. No, może o tym porozmawiamy nieco później. Na początku chciałbym jednak przedstawić Państwu tą nietypową barcelońską nitkę, przez którą przepływa w tym momencie Mikołaj Nowicki. Tak więc zostaniemy na pełne okrążenie kwalifikacyjne z trzecim kierowcą klasyfikacji generalnej. Ten znajduje się już po nawrocie, czyli zakręcie numer 4 i przed nim bardzo wymagający drugi sektor, zakręt 5, 6, 7, 8 oraz 9. Taka krótka, drobna szykana, ale niestety musimy przejechać ją naprawdę, naprawdę wolno i Nowicki zahacza krawężnik, jeden z tych elementów, które jednak pozostają na tych torach ulicznych podczas wyścigów. No i widzieliśmy zahaczony krawężnik prawym tylnym kołem i Mikołaj Nowicki, a raczej jego okrążenie, w tym momencie nie będzie można zaliczyć do udanych. 4 sekundy straty, tak więc widzimy, że margines błędu jest naprawdę, naprawdę mały na tym torze. Miejmy nadzieję, że kierowcy będą o tym pamiętać. Tak jak wspomniałeś, bardzo dużo neutralizacji na Watkins Glen. Spotkanie z dyrekcją wyścigową kierowców o apele o nieco ostrożniejszą jazdę, zwłaszcza w walkach koło w koło. Miłosz Matuszyk uderza w bandę. Na szczęście obyło się bez większych uszkodzeń. Widzieliśmy, że tam zbliżał się zawodnik sponsorowany przez Falken. No, na szczęście Matuszyk jakimś cudem nie przydzwonił w ten podążający swoją linią samochód. Dawid Fryzowicz z najlepszym czasem okrążenia, miejsce pierwsze 2:3.689. To jest wyznacznik tego, co trzeba zrobić minimum, jeżeli myślimy o pierwszym polu, jeżeli myślimy o starcie. Z samego początku kolejny samochód z problemami spotyka się z bandą. Proszę się przyzwyczaić, takie obrazki będą tutaj na poziomie
na normalności, na poziomie będziemy normalności. Będziemy je widzieć tylko 15 sekund, nie oszukujmy się, Szymonie, bo ten ogranicznik neutralizacji w trakcie wyścigu sprawi, że będzie dużo dynamiczniejsze ściganie, będzie dużo płynniejsze ściganie, będzie mnóstwo walki koło w koło na tym torze, a już widzieliśmy chociażby po błędach Nowickiego, po błędach Matuszyka, że bardzo łatwo jest tutaj stracić samochód i niestety bardzo łatwo jest zaliczyć kontakt z tą bandą, a te bandy są tutaj niewybaczalne i mogą praktycznie zakończyć nasz udział w tym wyścigu przez to, jak bardzo ogromnych obrażeń w swoim samochodzie możemy nabyć. Dawid Fryzowicz, tak jak wspomniałeś, wykręcił jak najlepszy czas póki co okrążenia, jednak tu za jego plecami znajduje się Jakub Jaśnik. Musimy też oczywiście pamiętać, że Dawid wykręca coraz to lepsze okrążenia, im później wchodzimy w sesję. Dopiero minęliśmy pół metek kwalifikacji. Za chwilę dopiero wejdziemy w te ostatnie fazy, ostatnie minuty kwalifikacji i wtedy Dawid dopiero odpala petardy. Jednak wydaje mi się, że taki Jakub Piaśnik może jak najbardziej w tym momencie zaskoczyć, bo on już wykręcił dużo lepsze okrążenie niż podczas prebaraży, podczas tych kwalifikacji, że tak to ujmę, do możliwości startu w tym wyścigu. Więc u Jakuba Piaśnika możemy oglądać może jakiegoś nawet i czarnego konia tej rywalizacji dziś. To może spróbujmy przejechać się jeszcze raz i jeszcze, no po raz kolejny przejedziemy się z kierowcą. Tym razem jest to Jakub Piaśnik. Nowicki cały czas w dole tabeli, tak więc nie poprawia się jego stan na 6 minut przed końcem kwalifikacji. A my rozpoczynamy okrążenie jeszcze po raz kolejny. Jakub Piaśnik, zakręt 1 za nami i dwójka. Wymagający długi zakręt. Doszkoliłem się nieco, jeżeli chodzi o wiedzę o ten tor. Ale widzę, że Piaśnik z problemami, więc no nie dojedziemy prawdopodobnie tego kółka akurat z nim. Może Max Prus, ponieważ ten znajduje się niedaleko. O, tu byliśmy. Tu na pewno tą sekcję kojarzymy. To jest nadal pierwszy sektor. Chciałem o tym wspomnieć, że wprowadziłem Państwa w błąd. Mówiłem o tym, że to jest sektor drugi. Nie, nie. Cały czas jedynka. Cały czas pierwszy sektor. Pierwszy sektor tak naprawdę trwa tutaj minutę 3, jeżeli się nie mylę, autorstwa Dawida Fryzowicza. Tak więc bardzo długi początek okrążenia, nieco krótszy drugi sektor, no i końcówka, dwa zakręty w sektorze trzecim. Max Prus 0,6 straty do swojego poprzedniego okrążenia i nie wygląda to najlepiej, ale znajdujemy się już w tej szybkiej sekcji, w której tak naprawdę kierowcy trzymają gaz do dechy i widzimy, jak bardzo blisko band trzeba tutaj pokonywać. Kolejne kilometry tego miejskiego toru, zakręt 13 jest już przeszłością dla Maxa Prusa, teraz 14, 15 również flat, 16 prawdopodobnie będzie pierwszym miejscem, w którym trzeba jednak troszkę zliftować. Dokładnie, hamujemy do 16 i 16 tak naprawdę rozpoczyna nam trzeci sektor, więc 3 zakręty w trzecim sektorze, 17 oraz 18, która za moment wyprowadzi nas na linię, na prostą start meta i zobaczymy, czy Prus będzie w stanie zejść poniżej 2 minut i 3 sekund. Na ten moment udało się to tylko zawodnikom Mad Dogs Pact, więc dominują po raz kolejny. Prus 2,4,197, nie ma poprawy, ale jest Łukasz Sikorski, który wskakuje na miejsce trzecie. No, Łukasz Sikorski po raz kolejny może być jednym z tych, od których nie wymagamy takich fenomenalnego występu, jednak na Watkins Glen Sikorski miał takie przebłyski, miał naprawdę bardzo dobre wyniki, miał naprawdę bardzo dobre wyścigi, no i wydaje mi się, że może on powtórzyć tą formę z właśnie toru amerykańskiego. Widzimy w tym momencie trzech kierowców Mad Dogs Pact na pierwszych trzech miejscach, a nawet i na pierwszych czterech, bo jeszcze Kacper Smirnow znajduje się tuż za Łukaszem Sikorskim, więc ciężko jest tutaj znaleźć Silver Racing nim, a przecież przypominamy, że Mikołaj Nowicki, w tym momencie znajdujący się na 24 pozycji, jest liderem tego zespołu, jest jednym z tych kierowców, którzy będą bić się najprawdopodobniej przez całe mistrzostwa o podium klasyfikacji generalnej, o być może i nawet i widzę mistrzostwo, bo ten tytuł mistrzowski, no ciężko jest tutaj upatrywać jakiegoś innego głównego faworyta niż Dawida póki co, bo no widać to już nawet i teraz w kwalifikacjach, 0,4 przewagi nad miejscem drugim, to już widzieliśmy gdzieś, Szymonie, to już gdzieś widzieliśmy. Tak, to się zgadzam, ale Mateuszu, pomogę trochę Tobie w poszukiwaniach czerwono-czarnych samochodów. Otóż nie wiem, czy
pamiętasz, ale jeden z zawodników drużyny Silver został ukarany racebanem, czyli brakiem możliwości startu w dzisiejszym wyścigu na Barcelona Street Circuit. I jeżeli mnie pamięć nie myli, to był Nikodem Sopczyk. A wielka szkoda, bo to naprawdę barwna postać i wydaje mi się, że przysporzyłby nam ogrom emocji. Brakuje również Maćka Kaczmarka. To też jest spory minus dla dzisiejszej transmisji. Arka na Koniecznego również nie widzę. No, Arek na Konieczny wypadł nam gdzieś z tego, co słyszałem, w padoku oczywiście. Dopiero dzisiaj, dopiero niedawno zostało ogłoszone, że niestety nam go gdzieś zabraknie. No, brakuje, tak jak też wspomniałeś, Maćka Kaczmarka, no, jednej z najbardziej barwnych postaci. Co do Nikodema Sopczyka, no to wydaje mi się, że wielu fanów pamięta to, co się stało przed tygodniem, przed dwoma tygodniami, przepraszam, ta komiczna wręcz kolizja z Mikołajem Nowickim, no i potem próba ratowania tego wyścigu w ich wykonaniu na Watkins Glen. Udało się tam dowieźć gdzieś ważne punkty, jakieś wysokie miejsca, udało się Nowickiego utrzymać jakby tuż obok Smirnowa i tuż obok Piaśnika w klasyfikacji generalnej, no jednak ten wyścig był nie za bardzo udany, niestety też na Sopczyka przez inne incydenty spadła ta kara, ale no co już zmienimy, no niczego już nie zmienimy. Może dużo zmienić ten gość, który jest na naszych ekranach, Christian Walter, nowy kierowca, jeśli chodzi o Mikołaj Nowicki. Mikołaj Nowicki w międzyczasie z miejscem szóstym, 2 minuty 4 sekundy 473, kończąc Waltera, nowy kierowca zespołu Williamsa w Solef 1 z dużymi ambicjami przyjeżdża tutaj dzisiaj do Barcelony. Chce się pokazać, że jest to kierowca jak najbardziej wszechstronny, miał już przebłyski w tym Pucharze Maski, jednak tutaj liczy na naprawdę bardzo dobry wynik. Tak jak wspomniałeś, Walter na ten moment na miejscu 10. Fajnie byłoby widzieć go nieco wyżej, ale najwyżej na ten moment znajduje się Dawid Fryzowicz i wydaje mi się, że pod koniec kwalifikacji jeszcze raz zerkniemy na arcydzieło mistrza, jeszcze raz zerkniemy na jego sztukę, a jego sztuką, najpiękniejszą sztuką, jaką tworzy ten rzemieślnik, jest oczywiście jego bezbłędna jazda, więc Dawid Fryzowicz kontra Barcelona Street Circuit. Kontra, wydaje mi się, że raczej współpracują. Wydaje mi się, że ta synergia z torem, synergia z samochodem jest wręcz nadwidoczna. To, co Dawid Fryzowicz wyprawia na torze, to jest jakieś szaleństwo. Szaleństwo, ale również i pasja. Szaleństwo, ale również i coś pięknego. I Fryzowicz nie poprawi już chyba swojego czasu okrążenia. Jeżeli się nie mylę, mamy szachownicę, mamy końcówkę kwalifikacji, ale Fryzowicz rozpoczął, co prawda, swoje okrążenie pomiarowe. Kłamie mnie wieża, 2.40... To okrążenie na pewno nie trwa, ale nie kłamie mnie fakt, że Max Prus wskoczył na miejsce drugie, więc przerywa ktoś dominację Mad Dogs Pact. I to jest dobra wiadomość, jeżeli chodzi o atrakcyjność dzisiejszego wyścigu, ponieważ, no, tak jak pamiętamy, no, Pact potrafi czasami, że tak się określę, no, wcześniej wytypować wśród siebie zwycięzców, a potem, no niestety, ta transmisja troszkę ubolewa, ale Prus na miejscu drugim może pokrzyżować plany tych bojowników, no i wydaje mi się, że zapowiedź wyścigu prezentuje się naprawdę, naprawdę fantastycznie. Walczy jeszcze z tym Sikorski, walczy jeszcze z tym Kacper Smirnow. Czy zagrożony jest Fryzowicz? Raczej nie. Damian Borkowski skakuje na miejsce szóste. Bardzo dobry wynik tego zawodnika, ale wciąż nie mamy odpowiedzi od Nowickiego. Nie dostaniemy jej, ponieważ już teraz zameldował się w alei serwisowej. Co nam... Nie, Smirnow jedzie jednak na okrążeniu cały czas. Pod koniec okrążenia znajdują się w tym momencie żółte Mazdy i pytanie, czy Smirnow będzie jeszcze w stanie zagrozić Prusowi, czy będzie w stanie wyprzedzić Łukasza Sikorskiego, czy będzie w stanie może nawet Dawida Fryzowicza zrzucić z tronu. W Kacper Smirnow już na ostatnim zakręcie, 18 zakręt za nim i 2 minuty 3.823 daje mu to miejsce czwarte, drugi rząd. To jest dobre miejsce do ataku.
No, szczególnie patrząc na to, że Dawid Fryzowicz jest tym jednym kierowcą, który świetnie rozumie, jak grać drużynowo. To jest zawodnik, który na spokojnie powinien odjechać, jeśli chodzi o tempo wyścigowe. On na spokojnie sobie wybuduje przewagę, będzie kontrolował wyścig. On odjedzie reszcie stawki. On ma takie tempo, on jest tak bardzo konsekwentny i bezbłędny w jeździe, że może sobie na takie rzeczy pozwolić, jak zabawa na starcie z kierowcą z miejsca drugiego. Dla mnie to jest najgorsze miejsce do startowania, bo to jest tuż za Dawidem Fryzowiczem. Fryzowicz, jestem praktycznie pewny, że obierze taką linię, w taki sposób przejedzie zakręt numer nie jeden, a zakręt numer dwa, żeby Jakub Piaśnik czy Kacper Smirnoff, którzy mogą mieć lepszy start niż Max Prus, bo ten potrzebuje rakiety praktycznie, żeby jakkolwiek obronić się przed tą czwórką Mad Dogs Pact, która go otacza. On potrzebuje rakiety. Wydaje mi się, że Piaśnik i Smirnoff będą go atakować. Sikorski wcale też nie jest przekreślony, jeśli chodzi o ataki na Maxie Prusie. Zdecydowanie. Ale na ten moment, tak jak widzimy, zawodnicy już ustawili się w kolejce i mamy trzy żółto-czarne Mazdy na pierwszych czterech miejscach. Gdzieś po środku znalazł się jednak jeden samochód sponsorowany przez austriackiego producenta napojów energetycznych. Tak jak wspomniałeś, Fryzowicz jest znany z tego, że potrafi się bronić, potrafi jeździć racecraft, nie jest mu obcy, ale Max Prus również jest doświadczonym zawodnikiem, wie, że na ten moment stawia czoła sam trzem kierowcom. Czy odpuści, to też jest jakaś opcja, aby odpuścić pierwsze trzy zakręty, przepuścić żółto-czarnych zawodników, a potem za nimi holować się przez cały wyścig, zgubić konkurencję z miejsca 5, 6, 7 oraz 8, a pod koniec wyścigu zaatakować, to też jest jakaś opcja. Może liczyć na jakiś błąd, ponieważ mamy 30 minut ścigania, a na tym 18-zakrętowym torze, tak jak widzieliśmy, bardzo łatwo popełnić jakikolwiek, nawet maleńki błąd, który może kosztować naprawdę, naprawdę ogrom cennego czasu. Cenny czas, 2 minuty, 3 sekundy, czyli około 15 okrążeń będziemy mieli ścigania. 14? Tak, 14 okrążeń jednak ścigania będziemy prawdopodobnie mieć. Możemy też doliczać jakieś neutralizacje, to też może się pojawić, zwłaszcza na tym wąskim hiszpańskim torze. 4 minuty do rozpoczęcia wyścigu. Mateuszu, jakie masz predykcje, co chociażby do środka stawki? Tam miejsce 7 Nowicki, 8 Parzonko, 9 Bajek, a 10 Przemek Tomczak. No, wspomniałeś o miejscach 7, 8, 9, 10. Ja bym tutaj jeszcze dopowiedział oczywiście, że na miejscu 11 jest Christian Walter, na miejscu 12 jest Piotr Kwaśniowski, czyli dwóch zawodników, którzy tą czwórkę jeszcze przed nimi będą w stanie zaatakować. Wydaje mi się, że Mikołaj Nowicki na starcie powinien sobie poradzić przede wszystkim z Damianem Burkowskim. Wydaje mi się, że tam zajdzie do zmiany pozycji. Jeśli naprawdę Nowicki wystartuje bardzo dobrze, będzie on na miejscu 5, on będzie przed Łukaszem Sikorskim. Jest to kierowca na pewno szybszy od Łukasza. Parzonko, Bajek mogą wejść w jakieś tam większe sielanki z sobą. Wydaje mi się, że Przemek Tomczak nie będzie aż tak próbował od razu ich wyprzedzać ze względu na to, że jest to kierowca doświadczony, jest to kierowca rozsądny. No i wyścigu nie wygrywamy na pierwszych zakrętach, Szymonie. My to powinniśmy wiedzieć, szczególnie, że sami jesteśmy kierowcami i Tomczak na pewno o tym wie. Walter jest dla mnie największą zagadką w tym wszystkim. On powinien wyprzedzać, ale z drugiej strony też oczekuje, że faktycznie się schowa i pokaże to doświadczenie. W końcu jest mistrzem Sol Formuły 2. Pod koniec stawki Kamil Górkowy. To też ciekawa informacja. Wcześniej Kamil ścigał się jedynie w drugim, tym splicie przeznaczonym dla nieco wolniejszych zawodników. Tam, jeżeli się nie mylę, prowadzi klasyfikację generalną. Jak poradzi sobie Górkowej teraz? Kwalifikacje chyba przerosły nieco weterana ścigałka Online League. Zaledwie miejsce 24, więc nisko. Ale w wyścigu może zmienić się naprawdę, naprawdę dużo. Wydaje mi się, że w tym momencie na celowniku Górkowego powinna być pierwsza dziesiątka. Jeżeli Państwo jeszcze tego nie wiecie, przypominamy co tydzień i będziemy przypominać aż do samego końca tych transmisji. Otóż pierwszy wyścig,
który już za moment będzie trwał 30 minut i będziemy go punktować w stylu MotoGP, prawda Mateuszu? Jeżeli się nie mylę, jak się mylę, proszę od razu mi przerwij, ale... Oj, panie, nie mylisz się, tylko cię upewnię tak bardzo ładny sposób. Dobrze, jasne, nie ma problemu, ważne jest to, co się dzieje 30 minut później. Bo rozpoczynamy wyścig numer 2. Nazywamy go sprinterskim, ale tak naprawdę sprinterski nie jest, bo trwa tyle samo czasu. Ale dlaczego jest nazywany zatem sprinterskim, tak w cudzysłowie? Otóż pierwsza dziesiątka z wyścigu głównego, oczywiście wyniki końcowe, są zamieniane na polach startowych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli Fryzowicz wygra czwarty wyścig główny z rzędu, to będzie startował z miejsca 10 w wyścigu, no już nazwijmy to sprinterskim, odwróconym, jak kto woli. A wtedy przed Fryzowiczem 9 zawodników, którzy nie zawsze mają taki sam pomysł, takie same idee na zakręty, jakie ma lider klasyfikacji generalnej. To powoduje niepewność na torze. Jeżeli się nie mylę, na Watkins Glen Fryzowicz miał problemy, miał przygody z innymi zawodnikami. No koniec końców skończył na czele, ale może wydarzyć się dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj na wąskim torze, na miejskim torze, może zdarzyć się naprawdę, naprawdę dużo niespodziewanej akcji. Na ten moment zostajemy jednak tutaj, na wyścigu głównym, wyścig sprinterski już za 30 minut, ale teraz odpalamy nasze samochody, już słyszymy wysokie obroty na tym 160-konnym silniku Mazdy MX-5. 5 czerwonych świateł i ruszamy. Fryzowicz kontra Max Prus. Wydaje mi się, że zawodnicy powinni pamiętać, że pierwszy zakręt jest dosyć wymagający, nie ze względu na jego trudność, ale na ten krawężnik, który jest tak naprawdę wykorzystywany na co dzień. Oczywiście, że przeskoczył tam jeden z zawodników, jeżeli się nie mylę, Gniado, drużyny Bartka Gniado chyba poleciał, ale cały czas jest bezpiecznie na torze. Max Prus spada na miejsce czwarte. Tak jak powiedziałem, być może on chce odpuścić, ale cały czas jest w paszczy Mad Dog Pact. Cały czas traci względem Fryzowicza, który uciekł już na sekundę, odpuścił już dwóm kierowcom, ale trzeciemu raczej nie odpuści. Łukasz Sikorski już jest w jego lusterkach, a Prus może czuć się troszkę otoczony, na pewno otoczony. Dlaczego troszkę? Ponieważ Sikorski już będzie za moment się do niego dobierał. Bardzo ładny start Jakuba Piaśnika, bardzo ładny start Kacpra Smirnowa. Piaśnik zrobił fenomenalną robotę, wypychając Prusa na ten krawężnik, o którym ty wspominałeś. Podbiło Maxa, niestety linia nie była idealna, prędkości brakowało i nie miał argumentów, żeby się obronić. Stało się jednak to, o czym wspominałem, że może się wydarzyć. Damian Borkowski liczy gorszy start niż Mikołaj Nowicki. Mikołaj Nowicki przeskakuje na miejsce szóste, jednak gdzieś tam jeszcze przed Borkowskiego wjechał nam Patryk Parzonko. Jest to fenomenalna informacja właśnie dla Mikołaja, bo ten już może się na spokojnie skupić na ataku na Łukaszu Sikorskim, który jest teraz przygotowany właśnie w stylu MotoGP, bo widzimy, że obiera on inną linię przez ten bardzo, bardzo długi zakręt numer 13 i próbuje on się bardziej napędzić, próbuje on znaleźć jakąś linię, próbuje on wejść w tą strugę powietrza za kierowcą Mad Dogs Pact, jednak tego będzie brakować. No te ciasne uliczki Barcelony nie pozwalają aż tak na atakowanie. Trzeba idealnie zbudować prędkość, trzeba idealnie sobie przygotować ten atak. No i niestety Nowickiemu tym razem się to nie udało. Widzimy, że już też tuż za jego plecami jest Patryk Parzonko, który poradził sobie dużo wcześniej z Damianem Borkowskim, który leci nam gdzieś w dół stawki, więc ten spokój, o którym wspominałem, tak naprawdę już gdzieś uciekł. On już musi być skupiony i też na tym, żeby nie popełnić żadnego błędu w walce z Sikorskim. Widzimy, jak bardzo blisko tyłu samochodu kierowcy Mad Dogs Pact jedzie zawodnik Silver Racing Team, a ponownie z tyłu problemy Damiana Borkowskiego i leci nam niestety w ścianę jeden z kierowców. Jest to Łukasz Koczar i on spada nam już pod koniec drugi. Za chwilę wleci nam do trzeciej dziesiątki. Niestety obrót w zakręcie numer 2 sprawia, że ma on ogromne kłopoty, na szczęście bez żadnej neutralizacji, więc Nowicki dalej w natarciu na Sikorskiego. A Jakub Bajek wykorzystuje chyba błąd któregoś z zawodników. Nie, to Jakub Bajek jest atakowany. Przemek Tomczak wychyla się zza żółtej Mazdy, ale w tym momencie przymknął Damiana Borkowskiego do zakrętu numer 6.
No i Tomczak, prawie obrócony, prawie stracił dużo, stracił tak naprawdę tak wiele, bo aż dwie lokaty. Może za moment stracić również i trzecią. Miłosz Matuszyk już się czai za zawodnikiem zielonego samochodu. Miłosz Matuszyk może się napędzić i może spróbować gdzieś od wewnętrznej podgryźć Tomczaka, który jest, można chyba go nazwać już weteranem ścigałka online. Długo się ściga w serii Assetto Corsa, ale niestety zabrakło w tym momencie być może rozwagi, być może nie zerknął do prawego lusterka. Tam był Damian Borkowski. Widzieliśmy Borkowski wręcz przygwożdżony do ściany. Jakimś cudem udało się przejechać te zakręty bez uszkodzeń. Jakimś cudem kontynuujemy wyścig. Kontynuuje go Tomczak, kontynuuje go również Borkowski. Borkowski miejsce 9. 11 Tomczak, 12 Miłosz Matuszyk. Jedziemy cały czas z Matuszykiem, ponieważ czujemy tutaj presję wywieraną na Tomczaka. Czujemy, że coś może się tutaj wydarzyć. Na ten moment Matuszyk popełnia błąd w zakręcie numer 17 i strata do poprzedzającego samochodu znacznie się zwiększyła. Mamy bodajże chwilkę oddechu dla Przemka Tomczaka. Co tu się wydarzyło z Krystianem Walterem? No i tutaj chyba wieża nieco nas oszukała. On cały czas na miejscu 10, czyli na tym komfortowym miejscu, jeżeli chodzi o końcówkę pierwszej dziesiątki, ponieważ start z pierwszego pola do wyścigu odwróconego, do drugiego wyścigu brzmi naprawdę, naprawdę zachęcająco, a smakuje jeszcze, jeszcze lepiej. Wracamy jednak do Sikorskiego oraz Nowickiego. Ta dwójka cały czas gdzieś obok siebie, a do tej dwójki dołącza Prus, więc brakuje tego tempa w granatowym samochodzie. Wydaje mi się, że Prus stracił ten flow, stracił tą optymalną linię na tym okrążeniu i strata do Sikorskiego, a raczej strata Sikorskiego do Prusa zmniejszyła się aż do pół sekundy. No i też musimy zwrócić uwagę na to, że dużo kierowców ma uszkodzenia. Nie wiem, czy te występują w samochodzie Maxa Prusa. Co do Krystiana Waltera, chociażby u niego możemy zauważyć już bardziej poważne uszkodzenia na przedzie samochodu. Tak samo u Jakuba Bajka i u Damiana Borkowskiego. Ci dwaj panowie już skarżyli się do swoich zespołów, że te uszkodzenia występują i czują oni dyskomfort w jeździe. To oczywiście też odbija się na osiągi samochodów. Jakub Bajek widzimy w tym momencie, no właśnie, tak jakbym wywołał wilka z lasu, niestety, ale obraca się nam na torze tuż przed wjazdem w zakręt 13 i niestety spada nam na miejsce 23, dzięki czemu Tomczak awansuje na miejsce 10, Walter na 9 i teraz Tomczak jakby chciał jeszcze to miejsce numer 9 wyrwać z rąk nowego kierowcy Sol F1 Williams. No jednak nie udaje się temu, nie udaje się przeprowadzić ataku. Za mało jest tego miejsca w końcówce sektoru drugiego i początku sektoru trzeciego. Dawid Fryzowicz wykręca nam najszybsze okrążenie tego otóż wyścigu. 2 minuty, 3 sekundy, 707. No i najprawdopodobniej jest to kolejne zwycięstwo z najszybszym okrążeniem wyścigu numer 1 Dawida Fryzowicza. Pewnie, Szymonie, zobaczymy go na miejscu trzecim kolejnym wyścigu, obsługującego swoich kolegów z drużyny, dającego im zdobywać punkty, ale przeszkadzać mu w tym będzie Mikołaj Nowiński, który w tym momencie utknął nam za Łukaszem Sikorskim. No, nie trudno utknąć jednak w kolejce do sklepu, kiedy mamy tak naprawdę bardzo mało miejsca. Sikorski teraz z wewnętrzną linią do zakrętu numer 4, widzimy, nie pozwala Nowickiemu zaatakować, nawet jeżeli by chciał, nawet jeżeli wykonałby tutaj jakiś bardzo agresywny, jakiś bardzo odważny, nietypowy manewr, no bo widzieliśmy. Jednak ten dystans był po prostu zbyt wielki, żeby Nowicki gdzieś zmieścił się po wewnętrznej stronie Sikorskiego, ale być może to jest jedyny moment, jedyna szansa na wyprzedzanie na tym wąskim, szybkim torze. No, Nowicki cały czas się holuje za Sikorskim. Nie wiem, czy Mikołaj po prostu nie jest nieco szybszy, ponieważ daje sobie radę w tym brudnym powietrzu, które powoduje na pewno ogrom podsterowności. A on w tym momencie od wewnętrznej do trzynastki zabrzmiało to groźnie, ale na szczęście Sikorski od zewnętrznej teraz jest w starciu z Nowickim. Czternastka przejechała na koło w koło, Nowicki wybrał się jednak tym krawężnikiem, podskoczył.
No i niestety wraca z powrotem na miejsce szóste. Wymiana na miejscu trzecim swoją drogą. Max Prus oraz Kacper Smirnow. Nowicki z uszkodzeniami. Piętnastka okazała się zabójcza dla kierowcy, który był szósty. Teraz będzie co najmniej dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. Chyba jedenasty, tak. Nie, jeszcze chyba będzie dwunasty. No właśnie, już w tym momencie wyprzedził go Mateusz Kurpisz, który bardzo ładnie póki co pnie się w górę w tym wyścigu. Tak samo Miłosz Matuszyk, musimy zwrócić na to uwagę. Jest on na miejscu dziesiątym, bardzo ładnie jest on już w punktowanych pozycjach. Tak samo bardzo blisko punktowanych pozycji jest ten, który powinien znać ten tor w Barcelonie jak najlepiej. Mateuszu, Mateuszu. Bo Max Plus teraz przymierza się do ataku, do nawrotu i widzimy, że próbuje on znaleźć swoje miejsce po wewnętrznej. Jednak świetna praca zespołowa teraz zespołu Mad Dogs Pack. Widzimy, Jakub Piaśnik bardzo ładnie zamyka nam Maxa Plusa, dzięki czemu Kacper Smirnow, bardziej napędzony po zewnętrznej, po wyjściu z czwórki, będzie atakował, jednak niestety dochodzi do kontaktu i co? Max Plus kończy w ścianie, tak jak Mikołaj Nowicki przed chwilą. Na szczęście, tym razem bez żadnego obrotu, jednak traci on pozycję i traci on bardzo ważny dystans. Przemek Tomczak będzie atakował do zakrętu piątego już czyściej Christiana Waltera i panowie będą ze sobą jeszcze walczyć przez kilka następnych zakrętów. Zobaczmy, Christian Walter wepchnięty teraz w ścianę po kontakcie przez Przemka Tomczaka i w końcu to Tomczak wiedzie prym i to Tomczak wyprzedza w tym małym pociągu Christiana Waltera. On zostaje jego lokomotywą, a Walter musi się mieć na baczności, bo ma uszkodzenia, a tuż za jego plecami Miłosz Matuszyk, o którym wspominałem, kierowca, który bardzo ładnie pisze w górę i jedzie po pewne. No poślizg Miłosza Matuszyka mógł wykorzystać Mateusz Kurpisz, ale jednak odpuścił. No to odpuszczenie może go kosztować pozycję numer 11. Kurpisz teraz zupełnie pogubił nam się na hiszpańskim torze. Widzieliśmy chyba nieco przytarł bandy lewymi drzwiami. Spada na miejsce 12. Wymiana na miejscu 2 oraz 3. Mad Dogs Pact kontroluje całkowicie wyścig. Prusy, który był jedynym zagrożeniem dla konwoju drużyny, no tak naprawdę odpadł, chyba jest, no jest już piąty, 2,5 sekundy za Łukaszem Sikorskim, więc nie ma tu praktycznie nic do powiedzenia, musiałby wykręcić coś niesamowitego, musiałby znaleźć w tej maździe tempo, którego jeszcze nie oglądaliśmy, być może pojechać tak szybko jak Fryzowicz, aby nadrobić tą stratę do czwartego Sikorskiego. Prawda jest taka, że Prus na miejscu piątym, a Hubert Bubr wykręcił najlepsze okrążenie dla siebie, więc personalne najlepsze okrążenie. Napędza się Hubert Bubr na miejscu 13, cały czas ma na widoku Mateusza Kurpisza, a Mikołaj Nowicki nie będzie składał broni. Nowicki na rondzie, czyli w zakręcie numer, jeżeli się nie mylę, 4, wyprzedza nam Kac Miłosza Matuszyka od wewnętrznej, no teoretycznie zgodnie z zasadami, zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, jeżeli na rondzie mamy wewnętrzne. Będzie kontra, Szymonie. No, jest kontra, ale to jednak wewnętrzna wygrywa. Chciałem tutaj powiedzieć, że zgodnie z kodeksem prawa jazdy, jak ma się jednak tą wewnętrzną na rondzie, to chyba jednak nie ma się pierwszeństwa względem Miłosza Matuszyka, więc wymuszenie, ale to wymuszenie dało mu lokatę numer 10. Przed sobą ma Christiana Waltera i to jest bardzo dobra jazda Mikołaja Nowickiego po tym błędzie, który pozbawił go szansy w walce o zwycięstwo, w walce, może nie o zwycięstwo, ale w walce o podium. On wraca, Nowicki już jest na miejscu 10, wygląda to naprawdę fantastycznie, jeżeli myślimy w perspektywie drugiego wyścigu. No oczywiście nie możemy jeszcze mówić, że jest to bardzo ładna jazda Mikołaja Nowickiego. Bardzo ładna jest od 2-3 minut, jednak wyścig ma jeszcze 17 tych minut. Jeszcze kilka okrążeń zdążymy tutaj przejechać po torze Barcelona City Circuit. No i kto wie, czy więcej błędów się
nie pojawi u Mikołaja Nowickiego. Miejmy nadzieję, że nie, gdyż wiemy, jakie ambicje ma ten chłopak i wiemy, że chce on faktycznie powalczyć o ten widzemistrzostwo w tym sezonie. Na miejscu 11 i 12 cały czas w walce między sobą Miłosz Matuszek oraz Mateusz Kurpisz. Wydaje mi się, że jest to dwóch kierowców, na których najlepiej póki co się zawiesza oko w tym wyścigu, bo bardzo ładna, bardzo czysta jazda obydwu panów, bardzo dobra też jazda przede wszystkim. Widzimy, jak cały czas współpracują jakby między sobą, no i pną się w górę stawki, tak samo w górę stawki pnie się gdzieś tam Jakub Jaroszuk, człowiek, który powinien bardzo dobrze znać ten tor, gdyż został on, jeśli się nie mylę, a już się upewniam, wicemistrzem, no właśnie, wicemistrzem bardzo elitarnej serii wyścigowej Sol X Derby Grid 2. Piękna seria wyścigowa, w której nieraz ścigaliśmy się po tym torze różnymi samochodami, no i Jaroszuk był jednym z tych najszybszych. Widzimy, jest na miejscu 16, jest na pograniczu punktów tak naprawdę i liczę na to, że to nie jest koniec jego przebijania się w tym wyścigu. Jest to kierowca, który będzie w stanie zmniejszyć różnicę i w tym momencie, no właśnie, Jakub Jaroszuk już bardzo, ale to bardzo agresywnie wywiera presję na Cezarym Koniecznym. Gniado Baulementa na ten moment na miejscu 15 oraz 14. Papuszki nierozłączki, wydaje mi się, że tak można nazwać ton drużynę Bartka Gniado, a Jaroszuk w tym momencie jednak rozłącza dosyć brutalnie, ponieważ uderzeniem w bagażnik Cezary Konieczny leci nam hen daleko na miejsce 19, a być może nawet do trzeciej dziesiątki dokładnie. Jaroszuk, no wydaje mi się, że ta zbrodnia może być oceniana na dyrekcji. Miejsce 15, no zobaczymy jednak, jak będzie to prezentowało się po werdyktach dyrekcji wyścigowej. Oczywiście nasi zawodnicy mają prawo zgłaszać takie występki i skład dyrekcji rozpatruje incydenty, rozdaje kary. No i co tu można wiele powiedzieć, dyrekcja wyścigowa, tak jak jest w Formule 1, taka jest również i w serii MX5 Cup. Powiedziałeś o Jakubie Jaroszuku jako wicemistrzu drugiego sezonu Grida. Racja, jest wicemistrzem drugiego sezonu Sol X Grid, ale jest również mistrzem pierwszego sezonu Sol X Grid. Miejmy nadzieję, że nie wykona tutaj klasycznego cyklu życia mistrza Sol, czyli mistrzostwo, wicemistrzostwo, no i emerytura. Jaroszuk na ten moment na miejscu 15, więc na emeryturę raczej się nie spieszy, ale spieszy się z pewnością Mikołaj Nowicki, który już w tym momencie naciera na Waltera. Waltera, który jeszcze chwilę temu w biurze Williamsa podpisywał swój kontrakt. Barw nie zmienił. Niebieska Mazda sponsorowana przez, no może nie przez Sofinę, ale przez Logitecha. Na ten moment na miejscu 9 Nowicki cały czas w natarciu. Będzie mu się bardzo ciężko przebijać dalej, bo widzimy, że tuż przed jego nosem ponownie na 9 miejscu Christian Walter. On jest jakby przyspawany już do tej pozycji w tabeli wyników, co bardzo ładnie teraz widać. Widzimy też, że Walter odstaje coraz bardziej od Przemka Tomczaka. Z każdym kolejnym zakrętem ma on większe problemy, żeby się utrzymać, żeby złapać dobre tempo. Oczywiście też Tomczak ma slipstream, ma on idealny strumień za Damianem Borkowskim. Walter tego strumienia nie ma, ma ten strumień za to Mikołaj Nowicki i widzimy, jak bardzo blisko tylniego zderzaka jest już ten oto zawodnik, który próbuje jeszcze się gdzieś tam odratować w tym wyścigu, chociaż ja nie wiem, czy nie lepiej w jego sytuacji już by nie było przeatakować wyścigu sprinterskiego i nie zostać gdzieś tutaj na 9, 10 pozycji. Dzieje się przed nami, bo też widzimy, że coś się stało między Tomczakiem a Borkowskim. Też Walter jest teraz pod atakiem od Mikołaja Nowickiego. Walter bardzo ładnie wywozi nam Nowickiego. Widzimy, że to chodzi do lekkiego kontaktu między panami, jednak wszystko w zasadach fair racingu. Nowicki wywieziony przed ostatnim zakrętem i Walter broni miejsca 9, a będziemy się zastanawiać później, co się stało między Borkowskim a Tomczakiem, że nagle znikąd praktycznie w przedostatnim 17 zakręcie tego toru pojawili się oni tuż przed nosem Waltera, a byli jeszcze chwilę temu 2 sekundy przed nimi. Widzimy, że ponownie ta czwórka będzie ze sobą walczyć o miejsce 7 w tym wyścigu.
Tak więc mamy sytuację, która na pewno dostarczy nam emocji. Rondo już za nami, a atakuje Tomczak do zakrętu numer 5. Zmienia linię, Borkowski obiera wewnętrzną defensywną do piątki, przez co będzie wyrzucony z szóstki, będzie wyrzucony z siódemki, ale wydaje mi się, że opanuje tą linię już w ósemce i dziewiątka będzie bezproblemowa. Dokładnie, Borkowski cały czas będzie tańczył przed samochodem Przemka Tomczaka. Dziewiąty Walter na pewno jest zadowolony z tego obrotu spraw, ponieważ defensywne linie Damiana Borkowskiego spowalniają Tomczaka, a Walter może dzięki temu wykorzystać z tego slipstreamu, które przyspieszy Waltera na prostych, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie atakował go. No właśnie, widzimy w lusterku Mikołaj Nowicki cały czas pojawia się, a to z lewej, a to z prawej. W końcu tego Waltera trzeba po prostu łyknąć i teraz siedzi mu na zderzaku, uderza lekkowy samochód Krystiana Waltera. 1/10, tak naprawdę niezauważalna, może teraz do 16. To wyglądało naprawdę odważnie, ale odpuścił Nowicki jednak zakręt numer 16. Dużo miejsca również zostawił Krystian Walter, więc widzimy poszanowanie zarówno ze strony Mikołaja, jak i Krystiana, ale okrążenie numer 9 rozpoczną cały czas w konfiguracji 9 oraz 10. Nieco uciekli im Tomczak oraz Borkowski. Sekunda i 0,2 straty jak na jedno okrążenie, no to jest całkiem dużo. Że odpuszcza. Chwilę nie było słychać swoją drogą, ale widzimy, że Mikołaj Nowicki po uderzeniu na rondzie odpuścił Krystianowi Walterowi pozycji numer 9. Ta przygoda kosztowała tą dwójkę zawodników sekundę. Miejmy nadzieję, że obyło się bez interwencji patrolu, że zawodnicy, uczestnicy kolizji dogadali się między sobą. Nowicki na miejscu 10, Walter na miejscu 9. Tracą już dużo, naprawdę bardzo dużo do 8 Tomczaka oraz 7 Borkowskiego i wydaje mi się, że duet z miejsca 7 oraz 8 po prostu się w tym momencie nie pojedynkuje. Wolą uciec Walterowi oraz Nowickiemu, a dopiero pod koniec rozegrać ten problem, tą batalię o miejsce 7 między sobą. No, Szymonie, tutaj muszę Cię lekko poprawić, bo może się tak wydawać, że ten duet z miejsc 7-8 próbuje odjechać, próbuje współpracować, żeby jakoś tutaj zwiększyć przewagę nad Walterem i Nowickim. No, nie do końca, bo do zakrętu 5 na tym samym właśnie teraz okrążeniu trwającym, nie na poprzednim, przepraszam tutaj za oczywiście błąd, Tomczak atakował Damiana Borkowskiego, jednak postanowił obrać taką linię przejazdu przez zakręt, żeby jak najmniej tego czasu stracić, więc to nie jest może do końca tak, że ci panowie się nie pojedynkują. Oni po prostu wiedzą, jak się ścigać i wiedzą, jak się wycofywać z danych ataków, żeby na tym nie tracić czasu. No i tak jak wspominałeś, ta różnica w tempie obu duetów jest bardzo, bardzo widoczna. Widzimy już prawie 3 sekundy przewagi Tomczaka nad Krystianem Walterem i chyba Mikołaj Nowicki już tutaj skończy ten wyścig na samym końcu pierwszej dziesiątki. Chyba, że coś się wydarzy między tym duetem, a widzieliśmy, że teraz Tomczak bardzo blisko kolizji z Borkowskim. Jednak, no tak jak wspomniałem, ci panowie potrafią uważać na drugiego kierowcę na torze i to też teraz pokazują. A szeroko z ronda wyjeżdża Miłosz Matuszyk, zmienił swoją linię, zmienił pas tak naprawdę ze skrajnego prawego na skrajny lewy i to mu dało przewagę nad 12 Mateuszem Kurpiszem. Dużo lepsze wyjście na tą może krótką, ale istotną prostą, dzięki czemu wyprzedził Mateusza i w tym momencie znajduje się przed nim, może wyprowadzić siebie, może wyprowadzić również i Kurpisza, jeżeli ma lepsze tempo. No, nieco bliżej Nowickiego, 7 sekund straty, to też jeszcze nie jest jakaś różnica nieodrabialna, ale no, w 7 minut
może rzeczywiście po prostu tego czasu zabraknąć, więc przeskakujemy już na miejsce 21. Gniado Baulemente cały czas z problemami, tym razem Cezary Konieczny spada na miejsce aż 22. Minął go swoją drogą mistrz Grida, który był na miejscu 16. Tak więc wydaje mi się, że zarówno jak i dla Koniecznego, tak i dla Jaroszuka ten wyścig będzie od razu do zapomnienia. 10. Nowicki cały czas nie radzi sobie z Christianem Walterem i widać, jak ciężko na tym torze wykonać manewr wyprzedzania, ponieważ no, wydaje mi się, że Nowicki jest szybszy w czystym tempie, w kwalifikacjach to pokazał, kiedy startował bodajże z trzeciego rzędu, a Walter startował z miejsca 11. No, tak czy owak nie potrafi poradzić sobie z Christianem Walterem i ja się nie dziwię, taka jest specyfikacja tego toru. Może teraz do ronda jakoś ogra nam zawodnika na miejscu 9, ale Tomczak w tym momencie ogrywa Borkowskiego, chociaż zajęli ten sam pas, więc nie będzie manewru wyprzedzania. Borkowski cały czas na miejscu 7. Bardzo ładna walka cały czas Damiana Borkowskiego z Przemkiem Tomczakiem, bardzo ładna walka Nowickiego także i z Walterem. My przenieśliśmy się na chwilę na koniec stawki, realizator sugeruje nam, że powinniśmy odpocząć od tej walki o punkty, powinniśmy tutaj się przypatrzeć, bo niestety, ale z miejsca 19 zleciał nam Kamil Górkowy, cicho się wspiął do tej drugiej dziesiątki, szybko z niej jednak teraz zleciał, musiało dojść do jakiejś kolizji z innym kierowcą albo ze ścianą, tak jak w przypadku Nowickiego po wyjściu z zakrętu 16, z zakrętu 15. No i niestety, ale Górkowy leci w dół stawki na miejscu 13 i 14. Hubert Bobry oraz Bartosz Gniado intensywnie również ze sobą tutaj pojedynkują się. Widzimy, że Bóry próbuje się napędzać w drugim sektorze, próbuje zbudować on prędkość i kto wie, może zaatakuje on do tego bardzo długiego zakrętu 13. Nie wiadomo jak tutaj, jakie plany mają kierowcy. Też wydaje mi się, że Bób może po prostu czekać na sektor trzeci, może on czekać na prosto start meta i dopiero do zakrętu drugiego zaatakować. Tak też się chyba stanie, bo widzimy różnicę w odległości, różnicę w prędkości między kierowcami. Dużo rozsądniej byłoby teraz nie atakować, szczególnie, że zostało niecałe 5 minut do końca wyścigu. Już lepiej przywieźć te takie pewne punkty, tak jak po pewne zwycięstwo jedzie Dawid Fryzowicz, Szymonie, on się sprawie 10 sekund przed drugim miejscem, a Hubert Bóbr teraz próbował nam zaatakować Bartosza Gniado, ale specyfikacja tego toru sprawiła, że byłem prawie pewny, że Gniado się obroni i tak też się dzieje i teraz jeszcze Gniado ładnie obiera wewnętrzną do ostatniego zakrętu i wydaje mi się, że Hubert nie będzie miał tutaj za dużo do powiedzenia, chowa się i obejmuje on miejsce 14, chociaż jeszcze teraz widzimy jakąś próbę kontrataku, no kto wie, może do zakrętu numer 2 przepycha lekko Hubert nam Bartosza, jednak tylko i wyłącznie na tym traci, bo najeżdża na krawężniki Fryderyk Gałecki. Prawie że to wykorzystuje i wskakuje na miejsce 14. Ten jednak zostaje na 15 lokacie, ostatniej punktowanej, która gwarantuje jeden punkt. No to wyglądało naprawdę bardzo groźnie. Bałem się, że Bóbr zakończy ten wyścig na tym, może nie krawężniku, ale na tej bandzie. Przy tym krawężniku bardzo mocno ścisnął go Bartek Gniado, który cały czas na miejscu 13. Słabe wejście z ronda, z zakrętu numer 3 wykorzystuje Gałecki, ale Bóbr wewnętrzna do czwórki i nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Fryderyk, który na miejscu 15. musi również cały czas mieć pod kontrolą swoje tylne lusterko, ponieważ Tomasz Bartoszyński na miejscu 16 cały czas wącha jego spaliny, cały czas jest w stanie coś wykręcić, a tak jak wspomniałeś, Mateuszu, 15 miejsce gwarantuje punkt, jest po prostu pozycją punktowaną. Wydaje mi się, że to na pewno podbudzi emocje, to na pewno podbudzi jakąś walkę między Tomaszem Bartoszyńskim pod koniec tego okrążenia, może nie tego, ale pod koniec następnego okrążenia, kiedy to będziemy kończyć ten wyścig, chociaż jeżeli się nie mylę, Fryzowicz dopiero co rozpoczął swoje 13 okrążenie, zatem przed nami jeszcze dwa kółka ścigania.
No, dwa kółka ścigania gdzieś tam oczywiście w midfieldzie, bo cały czas Nowicki napiera na Waltera, jednak nie jest w stanie on przeskoczyć tej ruchomej blokady, która w tym momencie na miejscu ósmym i przyspawany jest jednak nie do miejsca 10, a do miejsca 9. Zawodnik Silver Racing Team. Ogromne problemy póki co w tym wyścigu sprawiły, że jest on tu, gdzie jest, i dopiero widzimy teraz Tomczaka bardzo blisko Christiana Waltera, i jednak to czyste tempo Christiana nie oddaje, że tak to ujmę bardzo kolokwialnie, ze przeproszeniem, nie oddaje dzisiaj aż tak bardzo. Ładnie potrafi się on bronić, jednak Tomczak jest dużo, dużo szybszy, chociaż teraz jakieś problemy Przemka Tomczaka. Widzimy, że ta strata na tej prostej zmalała o prawie jedną całą dziesiątą. Kolejny zakręt i znowu ta strata chyba nam zmaleje. Ciekawie się dzieje, jednak w końcówce tego pierwszego sektora Przemek Tomczak tutaj sprawia, że powinienem zamilknąć, no i tak też się chyba stanie, chociaż Hubert Bubr teraz świetnie. Zewnętrznej, fantastycznie, do zakrętu numer 4 Hubert Bubr przejmuje lokatę 13, ale widzimy, chyba przegrzał opony, być może przeniósł za dużo prędkości po tej zewnętrznej stronie czwartego zakrętu. Coś wydarzyło się w czołówce, Max Prus dojeżdża do paktów, no i czy to będzie szansa na jakąś walkę pod koniec? Na ostatnim okrążeniu zostało nam tak naprawdę, no nie minuta, a tak naprawdę 2 minuty i 3 ścigania, 2 minuty i 3 sekundy, ponieważ Fryzowicz dopiero co rozpoczął swoje ostatnie kółko i to on zakończy nam ten wyścig, ale Prus cały czas ma szansę, odrobił te 2 sekundy do Jakuba Piaścika. No, będziemy na pewno na tą walkę patrzeć. Tak samo jak patrzymy na walkę Mikołaja Nowickiego z Christianem Walterem. Wydaje mi się, że brakuje w tym momencie troszkę odwagi Mikołaja Nowickiego. Widzimy, że trzyma się bardzo mocno zasad. Brakuje no takiego uderzenia, brakuje być może opóźnienia hamowania po wewnętrznej, a może po prostu mało co się znam, ponieważ tymi Mazdami zbyt dużo kilometrów nie przejechałem. Fakty są takie, właśnie zbliżamy się, Mateuszu, do ronda i nie mamy ponazywanych zakrętów. To chciałem tutaj zaproponować tobie, że może my jako komentatorzy będziemy te zakręty nazywać, i ja bym zaproponował, żeby zakręt numer 3 nazywał się Rondem Jaroszuka, jako że jest mistrzem Solix Grid, a no Solix Grid gościło na tym ulicznym torze w Barcelonie. Mateusz, co ty na to? Rondo Jaroszuka, zakręt trzeci. Co ja na to, jak na lato, skoro już tak się bawimy w propozycje nowych nazw, no to szybko rzucę, że proponuję nazwać eski, które są w zakrętach 11, 12 oraz 14, 15 w dwóch miejscach. Może damy eski grzony 1 i eski grzony 2, tak już dla zasady, żeby były eski grzony gdziekolwiek na torze, chociaż nie są to do końca eski, to są bardziej szykany. No to w eski wpadają, Gałecki oraz Gniado, więc mamy walkę. Gniado traci lokatę numer 14 na rzecz Fryderyka. No bardzo ciasno przejechane, bardzo ciasna linia Bartka Gniado w tych, tak jak nazwałeś, eskach grzony, niech już będzie. Możemy takie nazwać. To co pokaże nam Nowicki? Może Nowicki teraz usłyszał, że nazywamy zakręty po manewrach, może któryś z zakrętu, może pierwsza eska, może pierwszy zakręt esek grzony powinien się nazywać zakręt Bobra. No, to nie jest wcale przekreślone. Nowicki, może na ostatnim zakręcie, jeżeli Mikołaju chcesz, to nazwiemy ostatni zakręt na twój wspaniały, dzięki, na twoją cześć, na twój wspaniały manewr, więc pozostało tak naprawdę już niewiele. Fryzowicz, Smirnow, Sikorski, pierwsza trójka, Mad Dogs Pact po raz kolejny dominuje, a Nowicki niestety z błędem w 16, z błędem w 17 i zostaje mu miejsce 9. Checkered flag już nad nami. Nowicki miejsce 9, za 8 Walterem, 7 Tomczak, 6 Parzonko, 5 Prus, a na miejscu 10 Damian Borkowski będzie startował z pierwszego pola w drugim wyścigu. 11 Miłosz Matuszyk, to nie jest koniec punktów, ponieważ 12 jest jeszcze Kurpisz, 13 Hubert Bubr,
14, Fryderyk Gałecki, a z miejsca 15 nam spadł Bartek Gniado, nie zauważyliśmy tego, chociaż co tutaj się wydarzy na końcu, ponieważ byliśmy świadkami bardzo bliskiego końca, bardzo bliskiego finiszu, ale to jednak Bartłomiej Milewski dopisze to jedno oczko do swojego konta. Tak wchodząc już poza pozycje punktowane, no to na miejscu 16 właśnie Gniado, na miejscu 17 Jakub Bajek, na miejscu 18 Łukasz Koczar, na miejscu 19 mamy Bartoszyńskiego, na miejscu 20 Cezary Konieczny, na miejscu 21 Jakub Jaroszuk, a wyścig jeszcze muszą ukończyć m.in. Kamil Górkowy, już to właśnie się dzieje, Patryk Szakal na miejscu 23, no i ostatni ten wyścig spośród kierowców ukończy nam faktycznie Jan Rosiński, gdyż Piotrek Kwaśniowski gdzieś już na 10 kółku zjechał do alei serwisowej i z niej już do końca wyścigu nie wyjechał. A fanfary, a wiwaty, na jego cześć Dawid Fryzowicz celebruje 4. zwycięstwo z rzędu w wyścigu głównym i prawdopodobnie byłoby to już jego 7. zwycięstwo z rzędu, jeżeli w sprinterskich wyścigach dowoziłby to, co tak naprawdę by wypracowywał. Ale prawda jest taka, że i tak 4 wyścigi główne z rzędu należą do Fryzowicza i wydaje mi się, że nic i nikt tego nie zmieni. Fryzowicz jest najlepszy po raz kolejny i z Fryzowiczem oczywiście porozmawiamy pod koniec wyścigu drugiego, no na koniec oczywiście wyścigu drugiego, kiedy już zakończymy rywalizację i będziemy znać ostateczne wyniki, ale 25 punktów, raczej 26, które wywalczył w wyścigu głównym, raczej gwarantują mu rozmowę z takimi przystojniakami, jakimi jesteśmy my. Zatem Fryzowicz pierwszy, drugi Smirnow, trzeci Sikorski, czwarty Piaścik, piąty Prus, Parzonko, szósty Siódmy Tomczak, ósmy Walter Nowicki, dziewiąty, dziesiąty Borkowski. Pola startowe drugiego wyścigu: Borkowski, Nowicki, Walter, Tomczak, Parzonko, Prus, Piaścik, Sikorski, Smirnow, Fryzowicz. Wielkim przegranym Miłosz Matuszyk. To 11 miejsce jednak w serii Solix AC Pucharu Mast MX5 jest takie dosyć bolesne, ponieważ nie będziemy startować z miejsca zerowego, z miejsca minus pierwszego, bo takiego nie ma. Będziemy startować z miejsca 11. No a co z tego, że Borkowski był o jedną lokatę wyżej ode mnie? Będzie tych lokat już 10 na samym starcie wyżej. To jest trochę bolesne, ale wydaje mi się, że jak najbardziej sprawiedliwe. Mateuszu, co o tym sądzisz? No, takie jest ściganie. Nieraz to uświadczyliśmy razem we dwóch, że nie zawsze mamy wpływ na jakieś eventy, że nie zawsze jest tak bardzo fajnie, sprawiedliwie. Nie zawsze jest kolorowo. Jednak to miejsce 11, o którym tak cały czas wspominasz, no nie jest to pierwsza dziesiątka, było się do niej po prostu załapać i załapać się na tą nagrodę. Oczywiście tutaj jest inny system punktacji, można się do tego przyczepić, bo 15 kierowców zgarnia punkty, ale ta końcówka w pierwszej dziesiątce, ten koniec w pierwszej dziesiątce jest oczywiście jak najbardziej prestiżowy i to się udało tej dziesiątce widocznej na Państwa ekranach. Jestem bardzo ciekawy, Szymonie, czy Mikołaj Nowicki będzie w stanie się od razu bardzo szybko przebić przez Borkowskiego i wygrać wyścig numer 2 i jakoś odbudować się po tej ogromnej stracie punktowej, nie oszukujmy się, do Sikorskiego, Smirnowa czy Piaścika, czy przez przypadek nie dojdzie na to do sytuacji, gdzie Dawid Fryzowicz zostanie puszczony pierwszy raz w wyścigu sprinterskim przez swoich kolegów z drużyny jako ten, który będzie miał gonić Nowickiego i odebrać mu zwycięstwo. No, jestem ciekawy, jaką strategię Mad Dogs Pact zastosuje na ten drugi wyścig. Nie wiem, jak ty, Szymonie, tutaj masz może jakieś swoje przeczucia? Ja przeczuwam następująco. Mikołaj Nowicki miał problemy z Krystianem Walterem w tamtym wyścigu. Oznacza to, że Nowicki nie jest przekonany, w którym momencie należy zanurkować i do którego zakrętu. To może go bardzo boleć w walce z Borkowskim. Może się okazać, że tego Borkowskiego po prostu nie wyprzedzi. Damian Borkowski jest znany z dobrej jazdy defensywnej, więc jeżeli Nowicki sobie z nim nie poradzi, to będzie miał naprawdę ogromne kłopoty. Zanim kłopoty rodzą się same, Krystian Walter, czyli zemora pierwszego wyścigu, oczywiście dla Mikołaja Nowickiego, którym nie poradził sobie
ani razu, jeżeli się nie mylę. No raz uderzył go w bagażnik i rzeczywiście wydawało się, że to miejsce w końcu Walterowi wyrwie. Ciekawe, czy jeżeli uderzyłby Waltera, a potem Christian Walter by go ewentualnie zgłosił, ten by dostał karę sekundową, czy by mu po prostu na tą karę nie uciekł, ponieważ Nowicki, no moim zdaniem, ma dużo lepsze tempo. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie, będzie po prostu miał możliwość nam to pokazać, że Nowicki nie bez powodu jest trzecim zawodnikiem klasyfikacji generalnej. Szósty Prus, piąty Parzonko, czwarty Przemysław Tomczak. Tak więc to jest trójka zawodników, która też potrafi się ścigać. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie między nimi do kontaktu. No i oczywiście, żeby nie ujmować zwycięzcy, to co zwycięskie. Dawid Fryzowicz, miejsce 10. Przed sobą jego sojusznicy Smirnow, Sikorski oraz Piaścik. Ale za nim 11. Matuszyk, 12. Kurpisz, 13. Hubert Bubr. Ci zawodnicy będą chcieli zapisać się w historii tego wyścigu. I jak nie lepiej się zapisać do historii jakiegokolwiek wyścigu, jak nie wyprzedzać, jak nie utrzeć nosa liderowi klasyfikacji generalnej, który co tydzień dominuje, który co tydzień śrubuje rekordy okrążenia i co tydzień jest po prostu najlepszy. To dlaczego nie być lepszym od najlepszego? Chociaż raz, chociaż przez kilka okrążeń jechać przed nim, mieć go w lusterku, nieważne jak długo, nieważne, że to mi się nie opłaca, bronić się, bronić cały czas. Wydaje mi się, że to też jest pewna idea, którą kierują się nasi zawodnicy. No jednak, Mateuszu, ależ prestiż jechać przed liderem klasyfikacji generalnej, ależ prestiż zrobić go raz, ależ prestiż wybronić się drugi raz, ależ prestiż go wyprzedzić, ograć go na torze, ograć go tak naprawdę, ograć rybę w wodzie. No nie da się, ale zrobić to tak naprawdę tutaj można. To jest Solix AC, tutaj dzieje się naprawdę, naprawdę dużo, a my już za moment startujemy do drugiego wyścigu tutaj, w Barcelonie, po torze ulicznym. Mateuszu, na miejscu 21 dopiero Jakub Jaroszuk. I czy przełoży doświadczenia z grida tutaj, czy lepiej nie, czy lepiej tak? Lepiej nie, czy lepiej tak? To trochę bardzo dziwna metoda. Ja teoretycznie byłem w pucharze, no bo nie, państwo może nie wiedzą, ogólnie puchar w gridzie był po prostu derbami. A co robi Szymon Puchyrski w derbach? No, po prostu testuje wytrzymałość samochodów. Tutaj przepraszam, ale Szymon nie testuje samochodów, tylko testuje drugiego kierowcę. No ale nie, testuje wytrzymałość samochodów moich oponentów. No swojego też, moje samochody są fantastyczne. Moje samochody są przepiękne. Mój samochód, to po pierwsze, że były zawsze najładniejsze w wyścigu, a po drugie były bardzo wytrzymałe, chociaż zawodne. Ponieważ zdarzyło się na przykład, mam taką opowieść, jeżeli się nie mylę, z Paryża, kiedy to uderzyłem Patryka, a to mi się, że tak powiem, samochód zniszczył, a nie Patrykowi, ale mniej o niszczeniu, więcej o rozpoczęciu. Oby nikt nie wpadł na to, żeby kogoś tutaj na torze zniszczyć, ponieważ jesteśmy tutaj, aby oglądać emocje związane z wyścigami samochodów, z żadnymi derbami, i rozpoczyna wyścig Borkowski. Za nim Nowicki, a za Nowickim Walter, Tomczak, Parzonko, Piaścik już przed Maxem Prusem. Co robi Prus na tych startach? On znowu traci. No, zagadka jest dla mnie, dlaczego Max Prus ma aż tak słabe starty, bo Mateuszu, to nie jest... mówiłem ci, Miłosz Matuszyk przed Dawidem Fryzowiczem i mój scenariusz teraz się spełnia, ponieważ atakuje go Hubert Bubr. Dawid Fryzowicz w tarapatach. Teraz skrajnie, teraz obiera lewy pas na rondzie Jaroszuka i wyjeżdża z kłopotów. Wyjeżdża od Huberta Bobra, ale zakręt Bobra już za momencik. I czy od zewnętrznej po raz kolejny zanurkuje Bubr? Chyba nie, chyba jednak odpuści, chociaż przenosi ogrom tej prędkości, ale zewnętrzna linia niestety spowodowała to, że wyprzedza go chociażby inny zawodnik, a Fryzowicz wyprzedza Miłosza Matuszyka, który popełnił błąd. No i Fryzowicz jest u siebie.
wydaje mi się, że Fryzowicz w tym momencie jest na swoim terenie, a Patryk Parzonko na swoim terenie na pewno nie jest. On atakuje Jakuba Piaścika i Parzonko na miejscu piątym. Oj, Szymonie, czy tam na pewno kierowca, o którym mówiłeś, Miłosz Matuszek, popełnił błąd? No nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tam doszło do kontaktu między nim a Dawidem Fryzowiczem i to właśnie ten kontakt spowodował poślizg samochodu Miłosza i dlatego stracił pozycję. I teraz jeszcze, no właśnie, niestety, Matuszek, overcommitment. Nie jestem tego do końca przekonany. Nie wiem, co tam dokładnie zaszło między nim a Sikorskim, jednak niestety Sikorski traci bardzo ładne punkty w wyścigu numer 2. Traci możliwość najprawdopodobniej chyba pierwszej rozmowy z nami. Ależ Fryzowicz atakuje! Był dużo lepiej napędzony, to prawda, ale czy tam na pewno było miejsce na dojeździe zakrętu numer 17? Prus, widzimy, chciał go odciąć od jakiejkolwiek możliwości zaatakowania od linii wewnętrznej. Wściekły Fryzowicz faluje lewo, prawo, według niego to powinno być miejsce i 18 zakręt przenosi dużo więcej prędkości, uderza w Prusa tuż przed linią start meta i Prus wyprzedzony, ale jakim kosztem? Na pewno incydent do rozważania przez dyrekcję wyścigową. No i Dawid Fryzowicz traci bardzo dużo cennego czasu przez tego typu walki i ponownie kontakt, ponownie walka, tym razem Jakub Bajek i Bartosz Gniado w bardzo nietypowym miejscu, bo za zakrętem numer 1 zderzają się oni i niestety, ale tracą pozycję, padają nam w trzecią dziesiątkę i najprawdopodobniej już ujrzymy ich poza punktami w tym wyścigu. Chyba już tylko neutralizacja mogłaby ich jakkolwiek przybliżyć do zdobyczy punktowych. Co w pierwszej dziesiątce, bo na miejscu szóstym Jakub Piaśnik chyba będzie atakował Patryka Parzonka do zakrętu Huberta Bobra. Jednak nie, jednak się chowa, jednak brakowało tej prędkości. Ustawia on lepszą linię tych esek grzon. Nie chodziło mi o te eski, Szymonie, ale możemy je też nazywać eskami. Grzony, eski, grzony numer 1. Jakub Piaśnik próbował się na wyjściu z nich napędzić, jednak świetnie odcina mu wewnętrzną Patryk Parzonko i broni on miejsca piątego, a Cezary Konieczny bardzo ładnie przymierza się do ataku na Fryderyku Gamecki. A na trzecim miejscu Krystian Walter i Walter jakby chciał nam pokazać, że to wcale nie jest tak, że on jest wolny, to wcale nie jest tak, że on sobie tutaj nie radzi, radzi sobie fantastycznie na tym długim zakręcie 13 od wewnętrznej Waltera, ale to jednak Borkowski po zewnętrznej przenosi dużo więcej prędkości i Borkowski cały czas nad Walterem. No nie sprzyja to chyba tempu Krystiana Waltera, ponieważ ten cały czas holuje się za poprzedzającym go samochodem, pomimo brudnego powietrza, pomimo dużej ilości zakrętów. A na miejscu ósmym jest już Fryzowicz. Widzi swoich dwóch kolegów, którzy cały czas w natarciu nie odpuszczają Patrykowi Parzonko i Parzonko jest na miejscu piątym. Broni swojej piątej lokaty, tak samo jak i drugą lokatę broni Damian Borkowski. Mikołaj Nowicki z najlepszym czasem okrążenia i tak jak wspominałem, jeżeli Nowickiemu damy czyste powietrze, jeżeli Nowickiemu damy po prostu pusty tor, to on jest w stanie ten drugi wyścig wygrać. Widzimy, jak blisko teraz Walter usiadł na bagażniku Damiana Borkowskiego i do Ronda Jaroszuka może być wszystko wyjaśnione. Zawodnik Pogo eSports od wewnętrznej, prawy pas Krystian Walter, lewy pas do zjazdu, prawy pas do kontynuowania jazdy po rondzie, ale jednak Borkowski zjeżdża i zjeżdża zwycięsko. Jednak ten prawy pas chyba po prostu jest najlepszy, największą przyczepność oferuje dzisiaj zawodnikom na torze. Zakręt Huberta Bobra i mamy już ustalone pozycje 2, 3 oraz 4. Nie mamy cały czas ustalonej pozycji numer 5, o którą cały czas jest batalia między zawodnikami Meddo Pact oraz Patrykiem Parzonko. Daje sobie radę osamotniony muszkieter Parzonko. No, zanim trzech muszkieterów. Jak sobie z nimi poradzi? Teraz Fryzowicz dołącza do tej grupki. No, Fryzowicz bardzo szybko się widzimy dopiął do tej grupki i wydaje mi się, że nie za długo będzie on siedział oczywiście na jej końcu. On może być teraz wypuszczony jako... Oj, uderza! Piaścik Bandę! To mogło skończyć się naprawdę tragicznie. Moglibyśmy być świadkami wręcz bratobójczej kolizji w wykonaniu Piaścika oraz Fryzowicza. Nie wiem, czy zauważyłeś, chyba to chciałeś nazwać w takim razie, chyba tą sekwencję chciałeś nazwać eskami grzony, ponieważ no, widzieliśmy, że bardzo łatwo o błąd i to mogło kosztować drużynę żółto-czarną naprawdę, naprawdę dużo.
tak czy owak, Fryzowicz wyprzedza Piaścika. Przed sobą ma sekundę straty do Smirnowa, który cały czas podgryza Patryka Parzonko, nie odpuszcza, naciera i to może się oczywiście podobać. Tak samo Christian Walter szuka swojej okazji, może w 18, może po zewnętrznej, ale zbyt szeroko wyrzucił swój samochód. Borkowski cały czas prowadzi tą walkę o miejsce drugie. Zauważ, Szymonie, jak bardzo ładnie dzięki tej walce o miejsce drugie odjechał nam już Mikołaj Nowicki, bo to 4,5 sekundy przewagi nad Damianem Borkowskim sprawia, że tutaj Dawid Fryzowicz musiałby się w tempie ekspresowym przebić przez całą tą grupkę pojazdów, a to nie będzie proste. Dawid Fryzowicz musiałby naprawdę przyspieszyć i tylko on byłby w stanie w tym momencie już chyba dogonić nam lidera tego wyścigu. Kacper Smirnow nieustannie próbuje zaatakować nam Patryka Parzonko, jednak ten tor w Barcelonie już nieraz nam dzisiaj pokazywał, jak bardzo trudno się na nim atakuje, jak bardzo trudno się na nim wyprzedza, bo co z tego, że wjedziemy w zakręt koło w koło i tak kolejny zakręt niestety będzie tutaj nas deprymował, będzie on wspomagał rywala w obronie i tak też się dzieje w tym przypadku, gdzie Patryk Parzonko w tej krętej sekcji na początku drugiego, na końcu pierwszego sektora ładnie wybronił się przed Kacprem Smirnowem. Tutaj również niestety dla Kacpra, ale nie ma miejsca dla niego w dziesiątce i wydaje mi się, że najbardziej sensowną decyzją, jaką może podjąć teraz jest zespół Medox Pact, jest oczywiście przepuszczenie Dawida Fryzowicza, żeby ten zdobywał jak najwięcej punktów. Oczywiście też z przodu jest Nowicki, więc ten Smirnow chciałby zdobyć tych punktów dużo, dużo więcej, ale walka między Fryzowiczem a innymi kierowcami może spowodować, że Kacper Smirnow będzie największym beneficjentem w całej tej pogoni za Mikołajem Nowickim. Oczywiście pogoni w cudzysłowie, bo ten już 5 sekund przewagi. Nowicki prowadzi, a my cały czas podziwiamy tył samochodu Patryka Parzonko. Na pewno dużą premię powinien dostać zawodnik od swoich sponsorów Jacek TV czy Polskie Szamba, ponieważ cały czas podziwiamy tył samochodu Parzonko. I pytanie, kiedy w końcu Smirnow uderzy, kiedy zaryzykuje się na jakiś agresywniejszy atak? No, ma za sobą Fryzowicza. Tak naprawdę komenda przepuszczenia Dawida może nastąpić w każdej chwili, w każdym momencie, jeżeli Fryzowicz będzie widział, że sobie po prostu Smirnow z Parzonkiem nie radzi. No to właśnie, może teraz się wymienią do ronda Jaroszuka. Kacper Smirnow odpuszcza gaz i teraz skazuje Patryka Parzonko na pożarcie przez Dawida Fryzowicza. Tylko czy Parzonko jako ta potencjalna ofiara da radę z tym drapieżnikiem, którym teraz jest Dawid Fryzowicz, który w poprzednim wyścigu wyśrubował chyba pół sekundy lepszy czas niż aktualny najszybszy czas okrążenia. Plus 9 w walce z Jakubem Piaścikiem i zakręt Huberta Bobra jest w tym momencie zwycięski dla strony zewnętrznej. Zatem nie bez powodu Bóbr pojechał tak jak pojechał. Wtedy to wyrwał pozycję, teraz po zewnętrznej bronił się Piaścik. Bronił się skutecznie cały czas na miejscu 8. Tańczy przed Maxem Prusem. No a widzimy, Jakub Dawid Fryzowicz natychmiastowo wziął się do roboty i w tym momencie switchbackiem, no bo jak inaczej Fryzowicz może wyprzedzić, jak nie zmianą linii. Teraz uderza jednak bolid Patryka Parzonko i spotykają się zawodnicy w bandach. Na pewno spowoduje to jakąś kolizję większą. Oj, na... O Jezus się maj! Co tu się stało? Mamy samochód bezpieczeństwa, no na szczęście, w końcu. No, bo to wyglądało naprawdę, naprawdę groźnie. No, ogromna kolizja. Widzieliśmy, że Kacper Smirnow, Dawid Fryzowicz odpuszczał już trochę gazu. Patryk Parzonko w tych eskach grzony, w których brakuje miejsca w drugiej esce, jeśli od zewnętrznej próbujemy atakować i jesteśmy już side by side. No, tutaj mieliśmy dobry tego przykład. Brakuje miejsca w tym drugim zakręcie. To powodowało tą kolizję. To spowodowało ten kontakt między dwójką zawodników. No i potem już tylko reakcja łańcuchowa, bo odbity od lewej bandy Patryk Parzonko wleciał nam Smirnowa, Smirnow zaczął się odbijać od ściany, od Parzonko, od Smirnowa, Parzonko jeszcze od Fryzowicza i w ten sposób jeszcze został uwikłany nam Max Prus i jeszcze chyba nawet i dwóch innych kierowców, więc na szczęście wyjeżdża ten samochód bezpieczeństwa, ale pytanie, na szczęście dla kogo
bo przypomnijmy, Mikołaj Nowicki jechał 5 sekund przed resztą stawki, a teraz, jeśli zaliczy jakiś błąd na restarcie, jeśli zaliczy jakąś wpadkę, nagle się okaże, że jesteś za plecami Damiana Borkowskiego i znowu musisz go wyprzedzać, tylko że już poza startem jest to niesamowicie trudne. Powiedz mi, Mateuszu, jak to się dzieje? Dawid Fryzowicz jest po prostu w czepku urodzony. No, brał udział w kolizji? Brał. Incydenty na torze? Brał. Prawie został ściągnięty przez swojego teammate'a we skarżony? Tak, czemu nie? A on jest na miejscu piątym, więc zyskał do swojej pozycji startowej aż 5 lokat i przed sobą ma Tomczaka, Waltera Borkowskiego oraz Mikołaja Nowickiego. Tak jak wspomniałeś, dla Nowickiego ta neutralizacja to jest koszmar. Na 18 minut przed końcem prawdopodobnie wystartujemy gdzieś koło minuty 16, ponieważ tak jak możemy zauważyć na tabeli, różnice są już zneutralizowane. Wszyscy 25 zawodników, którzy aktualnie jadą w tym wyścigu, którzy jeszcze się nie wycofali, są w sznurku za Mikołajem Nowickim i mamy jasny przekaz, mamy jasny sygnał. Samochód bezpieczeństwa, a raczej ten moduł, który jest odpowiedzialny za neutralizację w tej sesji, zostaje wyłączony na tym okrążeniu i Mikołaj Nowicki ruszy. Będzie musiał ruszyć, będzie musiał mieć z tyłu głowy, że prawda, ma za sobą pewnego rodzaju bufor w postaci Damiana Borkowskiego, Krystiana Waltera oraz Przemka Tomczaka, no ale Fryzowicz, on na tych pierwszych okrążeniach radzi sobie najlepiej. Wydaje mi się, że możemy to powiedzieć wprost. To jest zawodnik pierwszego okrążenia. Radzi sobie fantastycznie, racecraftu mu nie brakuje, wie jak wyprzedzać i wie jak zastawić swoją pozycję, więc to miejsce piąte jest arcy niebezpieczne dla Nowickiego. I co zrobi Nowicki? Nowicki musi ruszyć przed siebie, musi pojechać tą autostradą, no chociaż ciasną, chociaż krętą, ale autostradą do linii mety, którą osiągnie za minut 16, więc troszkę jeszcze kilometrów przed nim. Za chwilę zobaczymy restart tego wyścigu. Mikołaj Nowicki już bardzo ładnie dogrzewa swoje opony, widzimy jak zygzakuje po prostej teraz przed zakrętem 17. No i tak jak wspominałeś, oczy nasze też zawisną na Dawidzie Fryzowiczu, bo ten teraz lekkim driftem, wpadając zakręt 17, dogrzewa bardzo ładnie swoje już tak naprawdę wszystkie gumy. No i zobaczymy, jak on przypuści ten atak na Przemku Tomczaku, jak on atak przypuści na Krystianie Walterze, który tak ładnie się broni przed Mikołajem Nowickim w poprzednim wyścigu. Zobaczmy, zielona flaga i fatalny restart Mikołaja Nowickiego. Damian Borkowski idealnie wystrzeliwuje, jest już na pozycji lidera tego wyścigu i dochodzi do kolejnej kolizji, tym razem Tomczak i Walter. I dzięki temu Dawid Fryzowicz jest już na miejscu trzecim, jest on już tuż za plecami Mikołaja Nowickiego. Ja nie wiem, Szymonie, wspominałeś o tym jego może iść wielkim szczęściu. To szczęście teraz się okazuje, szczęście sprzyja jednak lepszym i Dawid ma fenomenalne tempo i teraz jest jeszcze w idealnej pozycji, żeby zaatakować Mikołaja Nowickiego. Wskakuje on na miejsce trzecie niestety, ale Walter i Tomczak już raczej zakończą ten wyścig poza punktami, chociaż Walter, widzę, teraz utrzymał się na miejscu 8, tak jednak Tomczaka ciężko jest szukać, no jest on dopiero na miejscu 20, a Mikołaj Nowicki, ja naprawdę nie wiem, co on zrobił na tym restarcie, czemu tak bardzo wolno wyjechał z ostatniego zakrętu. Liczył on na to, że Damian Borkowski będzie musiał przyhamować przed linią mety, żeby nie wyprzedzić przed zieloną flagą, to się mu jednak nie udało i niestety Borkowski dużo lepiej napędzony jeszcze nawet przed zakrętem numer 1, przed tą małą fontanną, którą kierowcy omijają, właśnie to jest ta szykana zakrętu numer 1, już dopiął swego i był liderem tego wyścigu. Teraz Nowicki będzie się napędzał, Nowicki do zakrętu 13 będzie szuka swojego miejsca po wewnętrznej i bardzo ładna walka, obaj panowie otrzymują odstęp od siebie, jakby tutaj dbali o swoje zdrowie. Bardzo ładna jazda obu panów, jednak widzimy, że bardziej napędzony jest Damian Borkowski, a Dawid Fryzowicz już przez to lekkie przejęzyczenie, mówię tutaj, widzimy, przedarł się na miejsce pierwsze. Mikołaj Nowicki i Damian Borkowski w kontakcie, a Dawid Fryzowicz, jak gdyby nigdy nic, jedzie pierwszy raz dopiero, proszę Państwa, proszę to sobie wyobrazić, pierwszy raz po dublet jednego dnia. Niebywałe, to jest naprawdę niebywałe, ile jeszcze
może się wydarzyć w tym wyścigu. Tak naprawdę w 5 minut Dawid Fryzowicz wykorzystał cały pakiet szczęścia, który jest średnio przewidziany dla jednego z kierowców Scuderii Ferrari w 6 sezonie ścigałka Online League. No i co można o tym więcej powiedzieć? No wygra prawdopodobnie wyścig, zostało nam 13 minut do końca, więc być może będziemy mieli jeszcze jakieś przetasowania w drużynie Mad Dogs Pact. Na ten moment problemem jest jednak Hubert Bubr, który na drugim miejscu swoją drogą. Bardzo ładny wyścig, Bobra, który z miejsca 13 przedarł się już na miejsce drugie. Jak długo je będzie dzierżył, ponieważ kierowca drużyny Pogo eSports w walce z drużyną Mad Dogs Pact i zakręt Bobra od zewnętrznej zazwyczaj się wygrywa, ale tym razem Bubr z problemami kapituluje nie tylko na rzecz Smirnowa, ale również i Jakuba Piaścika i po raz kolejny Mad Dogs Pact na miejscach 1 oraz 3 oraz również 2 od pierwszego do trzeciego miejsca. No i pytanie, Szymonie, czy tutaj nie pójdzie Team Order? Czy tutaj przez przypadek całkiem zobaczymy spadek tempa Dawida Fryzowicza? Nie sądziłem, że aż tak szybko się to stanie, że Smirnow i Piaśnik dobiją na miejsca 2 i 3, a jednak to się wydarzyło. No i co teraz zrobi Mad Dogs Pact? Czy Smirnow i Piaśnik już kompletnie odjadą dzisiaj Nowickiemu w punktacji? No wydaje mi się, że na pewno. Pytanie, jak bardzo, bo jeśli tutaj ponownie zobaczymy ich na samej górze stawki, no to tutaj niestety Nowicki będzie musiał się naprawdę postarać przez resztę tego sezonu, żeby jakoś odrabiać te straty. Widzimy, że Patryk Parzonko próbuje napsuć krwi Maxowi Pusowi, który tego drugiego wyścigu nie może zaliczyć aż tak bardzo do udanych, bo dopiero na miejscu 8 te wymogi wobec samego siebie mogły być dużo, dużo wyższe. Bardzo wysoko jest też, nie wiem czy Szymonie to zauważyłeś, tuż za punktami jest już Bartłomiej Milewski, a Milewski startował nam w ogóle gdzieś tam prawie z końca stawki na pierwszym okrążeniu się znajdował, więc niesamowity jest to recovery drive w jego wykonaniu, a Piotr Kwaśniowski kapituluje, spada na miejsce 17 tuż za plecy Miłosza Matuszyka, który również no może być wściekły, może być niezadowolony z tego, jak ten wyścig numer 2 przebiega. Zostało jeszcze tylko 11,5 minuty, a póki co pierwszą trójkę okupuje Mad Dogs Pact. Kto na miejscu 4 jednak za chwilę się dowiemy, bo teraz do ronda Jaroszuka Mikołaj Nowicki ponownie atakuje, tym razem Huberta Bobra, i widzimy, że się zderza, i teraz jeszcze Damian Borkowski oddaje swoje Mikołajowi Nowickiemu i spycha go, zrzuca go w dół na miejsce 8, spada nam Mikołaj Nowicki. 4 jest jednak Borkowski, już jednak Łukasz nawet i Sikora, bo Łukasz Sikora do zakrętu Bobra atakuje i wskakuje na to miejsce 4. Mad Dogs Pact, pierwsze, drugie, trzecie i 4 miejsce. 5 jest Borkowski, 6 plus 7 Parzonko, 8 Nowicki. Szymonie, co tu się dzieje? No, Łukasz Sikorski już jest przed Damianem Borkowskim i mamy po raz kolejny dominację Mad Dogs Pact. Wydaje mi się jednak, że być może jeszcze nie powinniśmy za wcześnie przesądzać. Być może Damian Borkowski może jeszcze tutaj zaatakować żółto-czarną drużynę. Widzimy, jak wolny jest Sikorski w zakrecie numer 12. Być może ten jego Mazda przeżyła już, nawet na pewno przeżyła już sporo kontaktów. No, wydaje mi się, że wykonał to, co ja wykonywałem w Pucharze Grida, czyli testowałem wytrzymałość swojego samochodu. Wydaje mi się, że wytrzymałość samochodu Sikorskiego również została w dzisiejszym wyścigu bardzo dobrze przetestowana. Widzimy, jak dużą podsterowność, jak z ogromną podsterownością musi zmagać się Łukasz Sikorski, aby kontynuować ten wyścig. Zakręt jest 17, wychylał się Borkowski po wewnętrznej, ale Sikorski przymknął drzwi i cały czas znajduje się na miejscu 4. Na miejscu 6 Max Prus, spada nam gdzieś Fryderyk Gałecki. Tutaj również coś wydarzyło, Przemysław Tomczak trzasnął drzwiami swojej Mazdy, pokazał doskonale znane na całym świecie gesty i już w tym momencie opuścił tor Barcelona Street Circuit. Na szczęście nasi stewardzi są bardzo dobrze zorganizowani i tego samochodu już po prostu tam nie ma. O, no w tym momencie zamknięta została jedna ze dróg ewakuacyjnych Mazda. Mazda Gałeckiego już została oczywiście skierowana do naprawy, ponieważ za tydzień również jest wyścig.
co zrobi teraz? Maza Tomczaka. Maza Tomczaka. Właśnie. Maza Tomczaka. Szymonie. Tak. Ja nie wiem, w którym ty tutaj widzisz kompleksie napraw samochodowych samochód Fryderyka Gałeckiego. No, Mazda Tomczaka, oczywiście. No, byłem zainteresowany, bo teraz rzuciłem właśnie oko, w którą stronę zmierza Przemek Tomczak, bo być może jego Mazda w tym momencie zawita w garażu, ale wydaje mi się, że Tomczak w stylu Kimiego Raikkonena wcale nie zamierza pojawić się w którymś z hiszpańskich garażów, ponieważ zgodnie z moimi predykcjami zmierza w tym momencie w stronę Śródmieścia. I Mateuszu, czy znasz może jakieś miejsca w stolicy Katalonii, gdzie ewentualnie mógłby jak najszybciej zapomnieć o tym wyścigu Przemek Tomczak? Wydaje mi się, że są takie bardzo fajne lokale, do których można zajść z całkiem dobrym, nawet nie lokalnym, katalońskim, ale meksykańskim żarciem. Mogę ci pokazać za niedługo, bo naprawdę mega ładny lokal, fajnie zrobiony, bardzo ładnie przyrządzony w środku. Bardzo dobre dania dają, ale może to za chwilę, bo póki co to bardzo ładne danie daje nam teraz Max Plus od zewnętrznej do przedostatniego zakrętu. Atakuje Damiana Borkowskiego i wskakuje na miejsce piąte. Wracając na Camp Nou, chyba się jednak Przemek Tomczak nie przejdzie, bo z tego co mi wiadomo, no to w tym momencie FC Barcelona rozgrywa swój mecz w Neapolu i tam cały czas jest przesyłany mi wynik na słuchawkę, gdyż bardzo mnie to, Szymonie, ciekawi. Oczywiście, ile jest? Barcelonie 1-3 dla FC Barcelony, ale może o tym za chwilę, bo znowu do przedostatniego zakrętu walka, tym razem Walter był atakowany, Walter był napierany przez Patryka Szakala, jednak świetnie się wybrania i jest cały czas na miejscu 18, a Mikołaj Nowicki teraz po zewnętrznej po raz kolejny w rondzie Jaruszuka próbuje się napędzić, zbudować prędkość i zobaczymy, czy nie zaatakuje do piątego zakrętu. Patryka Parzonko napędza się, wychyla się do wewnętrznej, jest potężna przewaga prędkości. Czy Parzonko tą słynną linią bobra się wybroni? Wydaje mi się, że tak, i świetnie zakręt zakrętu szóstego Nowickiego, chociaż ten w siódemce i ósemce będzie kontratakował. Ten lekki uścisk teraz przeszkadza jednak liderowi Silver Racing Team. Nowicki zostaje na miejscu ósmym, na miejscu siódmym Patryk Parzonko również zostaje. Ale fantastyczna walka w tej pierwszej sekcji grzony. Nowicki, pomimo tego, że został na miejscu ósmym, to jednak skradł moje serce tym odważnym atakiem. No i widzieliśmy, jak dużo poszanowania miejsca drugiego zawodnika byliśmy w stanie zaobserwować. Zarówno Parzonko, jak i Nowicki nie chciał bardziej zadrapać swojej Mazdy. I po raz kolejny koło w koło, tym razem Mikołaj Nowicki na tym długim zakręcie teraz dostał lekkiego tapa od Patryka Parzonko, ale ten odpuszcza i spada na miejsce ósme po tak fantastycznej walce. 5 minut 50 sekund do końca. Mikołaj Nowicki wskakuje na miejsce siódme, ale wydaje mi się, że i tak żadne punkty, prócz oczywiście tych 13, które zdobyłby za miejsce pierwsze, go już nie usatysfakcjonują z tego wyścigu. No, musi się jeszcze bronić przed Patrykiem Parzonko, bo widzimy, że ten cały czas napiera, chociaż teraz na wyjściu z przedostatniego zakrętu Nowicki odjechał i to zdecydowanie Patrykowi tak to czyste tempo Patryka chyba wystarcza, żeby móc tutaj jeszcze dojechać nam do Mikołaja Nowickiego i mu jeszcze trochę zagrozić. Ten już ma misję dogonić Damiana Borkowskiego, a po raz kolejny Christian Walter w przedostatnim zakręcie walczy, atakuje. Tym razem jest to Miłosz Matuszyk i widzimy, jak świetnie buduje sobie prędkość na wyjściu od zewnętrznej. Christian Walter jeszcze jakby zrobił miejsce Patrykowi Szakalowi. Czy Patryk Szakal w ostatnim zakręcie wypracuje sobie idealną pozycję do ataku na miejsce 17? Chyba jednak nie. Za mało prędkości przenosi Patryk Szakal przez ten zakręt. Spada na miejsce 19, na miejscu 18 Maturzyk, 17 jest Christian Walter i ci panowie dostarczają nam tak zwanego kontentu, nawet kiedy z przodu się nic nie dzieje. No, musimy tutaj nagrodzić ich ogromnymi prawami, a państwo też już mogą nagrodzić swojego ulubionego dzisiaj kierowcę, bo na czacie transmisji pokazało się już niejednokrotnie głosowanie na kierowcę dnia. Zachęcamy do głosowania na swoich faworytów. A to dlatego aktualnie w mieście jest taka cisza, bo Barcelona nie gra na Camp Nou, gra w Neapolu. Tak czy owak, no, bardzo odważny atak Patryka Szakala. Ja widziałem już tak naprawdę w głowie wszystko, co tam może się wydarzyć, ale na szczęście skończyło się bardzo
fajnie. I Szakal na miejscu 19, nieco potępiony tą bardzo odważną próbą, ponieważ no, nie wykorzystał sytuacji, kiedy Miłosz Matuszyk był spowolniony, kiedy Christian Walter był tak naprawdę odsłoniony przed ewentualnym atakiem, ale teraz Szakal uderza w barierkę w zakręcie, długim zakręcie poprzedzającym Eskik Żony, no i straci dystans do Matuszyka oraz do Waltera. Czy straci pozycję na rzecz zawodnika Gniado Baulemente? Piotr Kwaśniowski na miejscu już w tym momencie 19. Żadnego switcha nie będzie, może być uderzenie, ponieważ Szakal się teraz no, bardzo wolno przejechał tą sekcję Piotrek Kwaśniowski. No ciekawe, jestem bardzo ciekawy dlaczego, ale widzimy z jak ogromną podsterownością zmaga się teraz Patryk Szakal, no i nie widzę dla niego żadnych większych szans niż miejsce 20, zwłaszcza po tym łupnięciu po raz kolejny bandy. No możemy już powoli oznajmiać to chyba Szymonie, że najprawdopodobniej dzisiaj porozmawiamy z tercetem tylko i wyłącznie Mad Dogs Pact. Jeszcze takiej sytuacji, chociaż nie wiem czy pamięć mnie może nie mylić, nie było, bo Kacper Smirnow i Dawid Fryzowicz jadą pewnie na miejscach 1, 2 oraz 3. Cały czas się zastanawiam, czy na sam koniec wyścigu Fryzowicz nie pozwoli się wyprzedzić Smirnowowi, czy nie zwolni on odpowiednio, żeby ten Smirnow go dogonił. To wtedy Kacper Smirnow. Wtedy Kacper Smirnow stałby się trzecim zwycięzcą w pucharze Must Ścigałka Online League AC w tym sezonie, ponieważ na ten moment, jeżeli się nie mylę, dwa zwycięstwa Jakuba Piaścika w tych właśnie odwróconych wyścigach oraz, muszę policzyć, bo to trzy rundy i skoro Piaścik ma dwa zwycięstwa odwrócone, to cztery ma Fryzowicz, więc cztery zwycięstwa Fryzowicz, dwa Piaścik. Czy do tej dwójki dołączy Smirnow? Na ten moment Nowicki w długiej trzynastce atakuje, a raczej tak, atakuje Damiana Borkowskiego i to się udaje. Wewnętrzna okazała się tym razem zwycięska. Na milimetry zmieścił się przed przednią maską samochodu Borkowskiego i Nowicki no wrócił do czołówki, ale na pewno to nie jest miejsce, które chciałby oczywiście zająć, które chciałby dowieść. Patryk Parzonko uszkodził porządnie swoją Mazdę, traci pozycję na rzecz Kurpisza, traci pozycję również na rzecz Huberta Bobra. Minuta 20 do końca i ja się zastanawiam, czy my przejedziemy jeszcze jedno kółko, czy Dawid Fryzowicz doskonale wie, ile musi pojechać i jak musi pojechać, żeby już okrążenia kolejnego nie kręcić. Powiem ci, Szymonie, odpowiem ci na to pytanie. Nie kieruj go do Dawida Fryzowicza, kieruj je do Kacpra Smirnowa, bo widzimy znaczący spadek tempa Dawida Fryzowicza i szykuje się na zmianę pozycji. No ale wciąż jednak 0,8, jednak wciąż 0,8 tych dwóch zawodników dzieli. Może Fryzowicz popełnił jakiś błąd na jakimś zakręcie. No i Szymonie, przyglądając się cały czas tej delcie między tą dwójką kierowców, no to widać jej bardzo systematyczny spadek. Już z 0,8 schodzimy w 0,7. No wydaje mi się, że Dawid Fryzowicz pojedzie tutaj zespołowo. To jest ostatnie już chyba okrążenie tego wyścigu. Faktycznie, nawet jeśli nie, no to panowie mogą sobie pozwolić na zwolnienie, bo mają bardzo spokojną przewagę nad swoimi też teammate'ami, nad Piaśnikiem i nad Sikorskim. Tak, to jest ostatnie okrążenie tego wyścigu. Teraz już widzimy, zostało 10 sekund na timerze. Kacper Smirnow jest 0,6 za Dawidem Fryzowiczem. No i pytanie, czy Smirnow zostanie przepuszczony przez Dawida Fryzowicza? No ja już opowiedziałem się, że tak, najprawdopodobniej tak też się chyba stanie, bo widzimy, że cały czas Fryzowicz jakby zwalniał, jakby pozwalał się... No ale trzeci sektor przed nami, no dwa zakręty zostały, Mateuszu. No nie wydaje mi się, chyba że na ostatnim zakręcie specjalnie szeroko, specjalnie pojedzie szerszą linią i przed publicznością, przed fanami ścigałka Online League możemy oznajmić to, że zwycięzcą wyścigu odwróconego jest kierowca Mad Dogs Pact i jest nim Dawid Fryzowicz. Dopisuje czwarte zwycięstwo w karierze w Sol AC Pucharu Mazdy MX-5. Tak naprawdę dopisuje chyba piąte, nie czwarte. Piąte. Dwa Barcelona, dwa
to co było na początku, Watkins Glen, szóste zwycięstwo w karierze Dawida Fryzowicza, dwa zwycięstwa Piaścika, no i Kacper Smirnow musiał obejść się ze smakiem. No i co ty na to, panie Mateuszu? No, co ja na to, jestem aż lekko zdziwiony, że faktycznie aż tak bardzo naturalnie zwolnił Dawid Fryzowicz pod koniec wyścigu. Może tam Kacper Smirnow powiedział, że on jednak nie chce się zamieniać, szczególnie, że Kacper Smirnow na pierwszych dwóch sektorach tego ostatniego okrążenia wykręcił nam dwie purpurki. W końcu wykręcił on też najszybszy czas okrążenia na tym ostatnim wyścigu, więc dla niego, do jego konta zostaje dopisany ten jeden dodatkowy punkcik. My już czekamy na oficjalne potwierdzenie wyników, chociaż tutaj bardziej walka jest o to, kto będzie tym pierwszym, z kim pogadamy. Widzimy, że na miejscu pierwszym Fryzowicz, na miejscu drugim Smirnow, na miejscu trzecim Piaśnik, na miejscu czwartym Sikorski, na miejscu piątym Max Prus, na miejscu szóstym Nowicki, siódmy Borkowski, ósmy Kurpisz, dziewiąty Bubr i dziesiąty Parzonko. To są pozycje punktowane w tym wyścigu sprinterskim i Szymonie, musimy to powiedzieć, o dziwo Barcelona była spokojna. No tylko jedna neutralizacja, którą mieliśmy w drugim wyścigu odwróconym, więc teoretycznie mogliśmy się spodziewać jakichś niepowodzeń, jakichś konfliktów wtedy, kiedy mamy tą stawkę odwróconą. Tak czy owak, 11 Milewski, 12 Jaroszuk, 13 Koczar, 14 Gałecki, 15 Walter. Pozwolę sobie dokończyć tą stawkę. 16 Gniado, 17 Kwaśniowski, 18 Bajek, 19 Szakal, 20 Górkowy, 21 Bartoszyński, 22 Matuszyk, 23 ostatni zawodnik, który przekroczył linię mety, to jest Rosiński Jan. No i Mateuszu, ja już nie mogę się doczekać, z kim porozmawiamy, kto jest pierwszą trójką tych dwóch wyścigów, chociaż ja się spodziewam, kto będzie, a raczej jaka grupa kierowców i dlaczego Mad Dogs Pact będą w tej trójce. No to wytypuj, możesz się zabawić w typera, bo tutaj... Fryzowicz, Smirnow, Piaścik, tak samo jak w drugim wyścigu. Błąd. Aj. Błąd. Fryzowicz, Smirnow, Sikorski. Sikorski wygrywa jednym punktem z Piaścikiem dzisiejszą rywalizację. 23 do 22. No to w sumie chyba fajnie, bo to chyba jest nowa twarz w Studio Sol. Jeżeli się nie mylę, z Piaścikiem na pewno rozmawialiśmy, z Sikorskim chyba nie i ze Smirnowem też nie. Z Kacperem Smirnowem nie rozmawialiśmy już wcześniej, Szymonie. Tu mogę mieć efekt... efekt Mandeli słynny, jednak mi się wydawało, że gdzieś tam już mieliśmy okazję z nim rozmawiać. Może mniejsza z tym, może już przejdźmy faktycznie do tych wywiadów z pierwszą trójeczką, ze względu już też na późną oczywiście porę, już po 22 czasu polskiego w Barcelonie. Powoli będzie za niedługo zachodzić słońce, więc możemy chyba lekko przyspieszyć i już powoli zapraszać tutaj kierowców do studia. A więc miejsce trzecie dla Łukasza Sikorskiego, czyli kierowcy Mad Dogs Pact, która zdominowała totalnie po raz kolejny wyścig i prawdopodobnie swoją dominację, swoją gehennę planują rozszerzyć o kolejne zwycięstwa. No i oczywiście, jeżeli będą najszybsi, to nikt im nie przeszkodzi. Na ten moment Łukasz Sikorski po sumowaniu punktów z dwóch wyścigów jesteś na miejscu trzecim, na najniższym stopniu podium. Witamy Cię w naszym studiu. Cześć, witam serdecznie. No i moje takie pierwsze pytanie, bo u nas w studiu jesteś po raz pierwszy, prawda? No tak by było, dokładnie, jestem tak, po raz pierwszy. Super, no więc Mateusz, miałem rację. Tak więc porozmawiajmy, co tam wydarzyło się w wyścigu w kwalifikacjach. Dawid Fryzowicz z dużo lepszym tempem od reszty. Czy to okrążenie, które wykręcał Fryzowicz, było na twoim celowniku, czy rzeczywiście to nie było osiągalne w żaden sposób? No, po raz kolejny zdominował i po raz kolejny odjechał daleko, ale kto wie, te ciasne uliczki, drobne błędy, które ewentualnie mógłbyś popełnić na swoim okrążeniu pomiarowym, no, mogłyby, gdyby ich nie było, mogłyby dać lepszy czas, czy raczej nie? Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o Dawida, to wydaje mi się, że Dawid jest w tym sezonie po prostu poza zasięgiem wszystkich. Czas, jaki zrobiłem, ogółem jestem całkiem zadowolony z tego czasu kwalifikacyjnego, chociaż jeszcze tam miałem troszeczkę
troszeczkę dziury, którą mogłem uzupełnić, ale niestety się nie udało, było parę błędów. Bardzo, bardzo trudny tor, nie wybacza błędów, więc ogółem uważam ten występ za bardzo fajny i te top 4, które udało nam się zrobić drużynowo, to moim zdaniem bardzo fajny wynik w kwalifikacjach. No tak, byliśmy świadkami, że bardzo łatwo popełnić tutaj błędy, a te nawet najmniejsze błędy kosztują fortunę. Powiedz mi, no czy to nie jest przytłaczające, takie no troszkę stresujące, że jednak jeździmy po tych wąskich korytarzach samochodem, no który nie ma aż tyle docisku, co te szybsze samochody, chociażby Formuła 1 czy GT3, a i tak trzeba mieć gaz wciśnięty w podłodze. No dokładnie, tu myślę, że full focus, trzeba się naprawdę bardzo mocno skupić na tym, to, że nie można sobie pozwalać na błędy, bo te błędy tutaj bardzo, bardzo dużo kosztują, więc mi się udało w pierwszym wyścigu, w sumie w drugim też całkiem dobrze pojechałem, nie popełniać tych błędów, więc no dzięki temu uzyskałem takie fajne wyniki. I drugi wyścig, karambol spowodował neutralizację, która wywróciła później stawkę do góry nogami. Jeżeli się nie mylę, to wtedy z walki o czołowe pozycje wyleciał nam chociażby i Mikołaj Nowicki. I czy on był osiągalny w tym drugim wyścigu bez tej neutralizacji? Bo wtedy walczyliście gdzieś w środku stawki, a Nowicki odjechał wam na 5 sekund. Czy jeżeli tej neutralizacji by nie było, i tak byście go dopadli według was? Szczerze powiem tak, ja miałem taką przykrą sytuację gdzieś tam na początku, Dawid mnie wyprzedzał i jeden z kierowców w tym czasie wjechał po prostu we mnie. Spadłem wtedy na 20 bodajże miejsce i musiałem niestety bardzo, bardzo mocno odrabiać. Nawet nie wiem, w którym miejscu był Nowicki. Ogółem tak, no Nowicki jest gdzieś tam na moim celowniku. Myślę, że będziemy mieli jeszcze dużo bardzo fajnej walki na torze. Bardzo lubię walczyć nawet z tym kierowcą, bo jeździ bardzo fajnie, fair play, więc no troszeczkę jeszcze punktów trzeba będzie nadgonić, ale no, będziemy się starać i robić, co się da. Rozumiem, w takim razie neutralizacja bardzo ci pomogła, jak z tej 20 pozycji przebiłeś się aż na czwartą lokatę w tym drugim odwróconym, bardziej szalonym wyścigu. No to chyba nie będę przedłużał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Super. Łukaszu, i miejmy nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać częściej. Również mam taką nadzieję, dzięki, pozdrawiam was i pozdrawiam moją Anię, trzymajcie się, hej. Dziękujemy Łukaszowi, również dołączamy się do pozdrowień i przechodzimy do drugiego z zawodników MedDox Pact i klasycznie pałeczkę prowadzącego, pałeczkę rozmówcy, pałeczkę komentatorami tu jesteśmy razem, ale... No jesteśmy chyba razem. No, przekazuję Mateuszu tobie i zmuszam cię, abyś zapytał Kacpra Smirnowa o to samo, co ja zapytałem Łukasza. Ale czy aż tak bardzo zmuszony? No to pierwsze pytanie. To jest przyjemność rozmawiać z kierowcą, który przecież zdobywa... Ale pierwsze pytanie ma być moje. Okej. No, to tak jak było z Łukaszem. Bo tutaj jest, moim zdaniem, racja jest moja, ale zobaczymy w tym momencie. Kacper Smirnow, miejsce drugie w rozmowie z Mateuszem Zielińskim. Kacprze, jeśli się nie mylę, no to nie jest to nasza pierwsza rozmowa w tym sezonie, ale mogę się mylić. Dzień dobry przede wszystkim i mylisz się jednak. Tak jest. Zresztą nie nasza pierwsza rozmowa. Jednak efekt Mandeli gdzieś tam niestety powoduje u mnie jakieś problemy z pamięcią. Tam faktycznie chyba przez kary dla Arka na Koniecznego w pierwszej rundzie spadłeś, dopiero wszedłeś na to podium, jak patrzę na tabelę. Już nie roztrząsajmy przeszłości. Jak się czujesz po powrocie, bo minęły 2 tygodnie przerwy, a jak patrzyłem, no to za dużo treningów tam chyba nie było. Jak minęły te 2 tygodnie? No na pewno studia dużo dały, bo kończyłem sesję, ale... No i gratulacje. No, zdana ogółem za pierwszym terminem, więc to na spokojnie, ale ogółem tak, no właśnie sesja, nie było zbyt dużo treningów. Szczerze, jak zobaczyłem na samym początku sezonu kalendarz, to się trochę obawiałem tego toru, dlatego że no tor w ogóle pierwszy raz w życiu go widzę na oczy i bardzo skomplikowany. Jak zacząłem po nim jeździć, to pisałem z Dawidem na naszym kanale teamowym, że po prostu odchodzę od zmysłów na tym torze, zwyczajnie.
ale no... Jak widać, się udało jeszcze wczoraj pojeździć, złapałem tempo, złapałem jakby przede wszystkim regularność na tym torze, zwłaszcza regularność bardzo dużo dawała, bo co z tego, że było się szybkim na jednym kółku, jak można było skończyć na ścianie, już na kolejnym. No, oczywiście, tutaj ten tor premiował tych, którzy są jak najbardziej konsekwentni, no i pytanie do ciebie, Kasprze, jak ty sam siebie tak dokładnie oceniasz? Czy tutaj były jakieś takie błędy, a szczęście gdzieś tam zamarkowało, że nie spadałeś gdzieś w dół tabeli? Bo widzieliśmy u Dawida Fryzowicza sporo takich sytuacji raz z Szymonem, że błędy innych kierowców powodowały, że on awansował. Czy u ciebie było to szczęście dzisiaj, czy faktycznie takie niepopełnianie błędów po prostu bardziej? W pierwszym wyścigu bardziej bym powiedział, że to nie popełnianie błędów, ale w drugim wyścigu jednak dużo szczęścia. Jak doszło do karambolu przede mną, nie wiedziałem, gdzie uciekać. Odbiłem się od ściany, już myślałem, że jadę dalej, w tym momencie dostaję kolejny strzał. I zaczęło mnie tak obracać i wiedziałem, co się po prostu dzieje ze mną. I to, że został wywołany jakby safety car i to, że de facto ten karambol jeszcze bardziej się rozniósł, pozwoliło mi zachować tą pozycję. To było bardzo dużo szczęścia. I potem jeszcze, tak samo w drugim wyścigu, nie wiem, co się z przodu stało, ale na jednym okrążeniu zyskałem 3 pozycje. Tam gdzieś na samym przodzie jedne, co słyszałem, że chyba Mikołaja Nowickiego podcięto troszkę. Tak, Nowicki tam wszedł w jakąś walkę. Jeśli dobrze pamiętam, to z Damianem Borkowskim między innymi, chyba też Maxem Prusem. Tam się bardzo dużo podziało i właśnie dzięki temu chyba te 3 pozycje zyskałeś, bo już też, wiesz, zmylony jestem po tym wszystkim. Okropnie chaotyczny wyścig, ale szczerze, ten tor, jeśli by był w przyszłości, w jakimś innym sezonie, musi być. Jest naprawdę świetnym torem. No, tego chyba nikt tutaj nie zaprzecza. Kasprze, skoro to była nasza pierwsza rozmowa, no to też i mam nadzieję, że druga przyjdzie jak najszybciej. I tak na ostatnie pytanie, skoro to jest nasza faktycznie ta rozmowa numer 1, jakie są twoje faktyczne cele na ten sezon? Czy walka o wicemistrza z kolegami, czy próbujesz na podium, czy jak? Przede wszystkim najlepiej po prostu top 3. A w jakiej kolejności już, to szczerze mi to obojętne. No i bardzo subtelna odpowiedź, bardzo krótka odpowiedź, pięknie tutaj zawiązująca, pięknie kończąca ten wywiad. Kacprze, jeszcze raz gratulujemy ci zdobycia miejsca drugiego. No i tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, kiedy się słyszymy. Dziękuję bardzo. No i Szymonie, przyszła pora już powoli witać Dawida Fryzowicza u nas w studiu, ale ja sobie pozwolę tą króciutką chwilę poświęcić na przedstawienie Państwu wyników na kierowcę tego dnia, wyników głosowania na kierowcę tego dnia. Otóż, Szymonie, chyba pierwszy raz w przypadku tego pucharu mamy remis po 4. Po 40% zyskali Mikołaj Nowicki i Patryk Parzonko, a tobie, Szymonie, już przekazuję pałeczkę, bo jak dobrze chyba już widzisz, do naszego studia właśnie otwiera drzwi i już wchodzi przez nie Dawid Fryzowicz. Szymonie, czyni honory. Mateuszu, gdzie tron w tym studio, bo nie wiem, czy możemy przyjąć tak skromnie tego zawodnika, który po raz kolejny jest najlepszy, który po raz kolejny inkasuje, no niepełną, bo jednego punktu brakuje za najszybsze okrążenie, ale dublet, zwycięstwo w wyścigu głównym oraz zwycięstwo w wyścigu odwróconym, w wyścigu sprinterskim, jak zwał, tak zwał, ważne, że po prostu Fryzowicz znowu ma przy swoim nazwisku numer 1 i ucieka Jakubowi Piaścikowi w tabeli zwycięstw w tym sezonie. Przypominamy, Fryzowicz 6, Jakub Piaścik 2, na ten moment tylko 2 zwycięzców w tym sezonie. No i to będzie dosyć trywialne, aby zapytać Fryzowicza, czy już z nami rozmawiał. No,
No, na to pytanie można odpowiedzieć sobie samemu. Tak więc ja już w tym momencie przywitam naszego lidera klasyfikacji generalnej, Dawid Fryzowicz. Dzisiaj miejsce pierwsze. Witamy cię, Dawidzie. Cześć, dzień dobry. Czekaj, Szymon, zanim jeszcze zadasz tutaj pytanie, bo pytałeś, gdzie jest tron. Dawid, posłuchaj, koronę dostaniesz dopiero jak zdobędziesz mistrza, co prawda, ale póki co razem w studio przygotowaliśmy ci berło. Dopiero o, proszę. Dostaniesz koronę, ale póki co dzierż berło lidera. Ła, no to skąd ty takie rzeczy wytrzasnąłeś w naszym studiu? A, widzisz? No to dobrze, no to skoro mamy przyszłego króla, czyli księcia może... przyszły król. W takim razie, Dawidzie, to ja może mam takie pytanie. Czy może pielęgniarki na porodówce coś mówiły o tym, że urodziłeś się w czepku? A, powiem ci, że żadnych takich informacji nie dostawałem, więc myślę, że bo drugi wyścig w twoim wykonaniu, no to można powiedzieć, że to było pasmo samych dosyć szczęśliwych sytuacji. No nie mów, że nie. Oj, dużo było szczęścia, w tym też pojawiały się moje błędy podczas kontaktów z innymi zawodnikami, ale to tutaj była sytuacja na przykład z Maxem, sobie ją przed chwilą przeanalizowałem i myślę, że był to race incident, aczkolwiek jakby wskazywać winę, to chyba bardziej w moją stronę, za co Maxa przepraszam, aczkolwiek było tam, no, na żyletki. Rozumiem. No to w kwalifikacjach to, drodzy Państwo, wydaje mi się, że rozwodzić się nie trzeba. Fryzowicz po raz kolejny jest najlepszy i Fryzowicz po raz kolejny śrubuje rekordy toru. Rekord toru w takim razie w Sol tymi samochodami na tym ulicznym torze w Barcelonie należy do Ciebie. To może też kilka słów od Ciebie na temat tej konfiguracji, tej dosyć sztucznie uformowanej za pomocą band przez centrum stolicy Katalonii. Co ty na to? Jak w ogóle pasuje ta konfiguracja toru do tych samochodów? Tor bardzo ciekawy, to przede wszystkim nie wybaczający błędów. To trzeba zauważyć, że bandy zawsze były blisko nas i się jeździło bardzo blisko nich. Aczkolwiek moja opinia jest taka, że no, po prostu podoba mi się ten tor, jak wszystkie uliczne, na przykład Macau czy tory tego typu. Jestem ich fanem, a co do połączenia tego toru z tymi samochodami, jest ok, ale bywały lepsze połączenia. No rozumiem, ja też miałem okazję przejechać się po tym ulicznym torze, tylko no nie ma z domem X5, bo udało mi się pożyczyć dzięki moim znajomościom, znam takiego jednego byłego kierowcę Scuderii Ferrari, no to pożyczył mi swój bolid na rundkę po tym ulicznym torze. Powiem ci, jazda F1 pomimo tych krawężników to jest coś pięknego, to jest bajka, ale wracamy do rzeczywistości, no, torów tak naprawdę, które są torami zawsze. To wiadomo, uliczny tor charakteryzuje się tym, że ściągamy dzisiaj bandy, jutro jeżdżą po nim normalne samochody, ruch uliczny i te sprawy. A za tydzień Donington Park i za tydzień wraca Nikodem Sopczyk, którego dzisiaj nam zabrakło ze względu na racebana, na tą karę za uzbieraną ilość punktów karnych. Pytanie do ciebie, jak zapatrujesz się na Donington i czy Nikodem Sopczyk przeszkodzi wam w następnym wyścigu, bo dzisiaj no chyba było dosyć łatwo. Tak, dzisiaj mam wrażenie, że było łatwo. Tak jak mówisz, że na pewno ten całe szczęście, które mieliśmy, nam trochę sprzyjało. Ten safety car nie tylko, aczkolwiek tak, dzisiejszy wyścig okazał się w miarę łatwy, patrząc stricte na nasze tempo. Co do Donington Park, wiesz może, czy jest to pełna pętla, czy skrócona? Oj, no, nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie wydaje mi się, że pełna. No tak, żeby około 2 minuty trwało okrążenie, prawdopodobnie zaplanują, no jak i teraz, tą Barcelonkę. No to myślę, że tor sprzyjający mi, jestem, no, przepadam za tym torem jak najbardziej. Który mam tor ci nie sprzyja? Mam z nim dobre wspomnienia, a co do Sopczyka? Myślę, że nam nie przeszkodzi. Tak, nie będzie w stanie.
Tak więc Dawid Fryzowicz po raz kolejny pierwszy, po raz kolejny najlepszy i dowodzi swojej fantastycznej ekipie, no, która prezentuje się na torze naprawdę, naprawdę super. To może na następny wyścig przygotujcie nam jakieś cieszynki, jak już przekroczycie linię mety, żeby wiesz, na transmisji jakoś tak fajnie wyglądało. A była dzisiaj, była. Była? To jak najbardziej. Kurczę. No. Pierwszy zakręt bokiem, jak zawsze. A, to wiadomo, ale wiesz o co mi chodzi, nie wiem czy grałeś w Need for Speed Carbon, tam też były takie charakterystyczne malowania dla każdych drużyn. Ja zawsze porównuję te wyścigi, to mnie naprawdę cieszy, jak mamy takie właśnie podziały na drużyny i każdy ma swoje malowanie. I w jednym wyścigu tak się fajnie ułożyliście, to chyba było Watkins Glen, że tak w trójkę staliście w dosyć fajnej formacji. Wydaje mi się, że na pewno zwiększyłoby to atrakcyjność, jakbyście tak wpadali na metę, a potem jakaś fajna formacja, fajne przejechanie tego kółka, tego cooldown lapa. Tak czy owak, na ten moment, Dawidzie, nie będę już przedłużał, bo za moment będziemy mieli w 10:30, tak więc ogromne gratulacje po raz kolejny i co, do zobaczenia za tydzień. Dzięki wielkie i jak najbardziej do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia, Dawid Fryzowicz, miejsce pierwsze, a my do usłyszenia i do widzenia powiemy już za chwilę, momencik. Gratuluję kierowcom dnia, gratuluję zawodnikom, którzy dojechali na pierwszej trójce, w pierwszej trójce i dziękuję Państwu za ten wieczór. A dzisiejszy wyścig skomentowali dla Państwa Szymon Puchyrski i Mateusz Zieliński. Dziękujemy i życzymy dobrej nocy.